Grzesio, poczekaj, tylko zamknę jeszcze, wiesz? A przy tym ludzkim stojakiem na łyżkach. Stronach. No. Co tam masz? Dla mnie? Proszę. Tak, akurat mi w rękę wpadło. Co za nagrywki? Stówko. O, spadła ci flaga. A zaraz ci opowiem w dalszej części, wiesz, o co chodzi z tą flagą. Daj mi sekundkę. Grzesio, witamy na Wawrze. Jest w ogóle plaga włamań na tej dzielnicy, z czego zresztą słynie. Kradną samochody, jak wiecie, Outlandery znikają, różne takie. Ale ostatnio obrobili rodzinkę, która oglądała mecz reprezentacji. To nie tak ostatnio, to już było parę miesięcy temu. I wiecie, że na nagraniu przez ogrodzenie stary zaglądają do mieszkania złodzieje i oglądają mecz. Byli ciekawy wyniku, kurwa, z tymi workami nakradzionych rzeczy. Weszli gdzieś innym wejściem, rodzina oglądała sobie mecz. W tym czasie, kurwa, plądrowali mieszkanie, nie? I podpierdolili im rzeczy, stary, ale... Piłka ludzi, taka jaka... Grzesio, wspominałem ci o tym, o Maćku, z rodziny od nas, taki tak, co jakiś tak, czas, tak, jakiś tak. Muzyk, nie? Co ma takie bardzo śmieszne, fajne historie. Kurwa, opowiadał mi ostatnio, Łódź jest ponoć rozkopane, jak to się złodzi... Gdzie, czekaj, gdzie mój drinek, gdzie ja go zostawiłem? A, tu jest. Nie zamieniłeś? Bo ja lubię w cienkim szkle w ogóle, ja tak mam, że... A ja w kwadratowym. Ja lubię Coca-Colę. Coca-Colę lubię pić w cienkim szkle w ogóle, tak mam, że ten... Jak są tacy ludzie whiskowi, tacy, którzy lubią pić kolę z cienkiego szkła, aktywnijcie się w komentarzach. Łódź jest rozkopana, rozpierniczona. A tam jest jakiś Argamedon, kurwa, Armagedon. I wjeżdżają pod prąd i nagle ich, wiesz, strażnik miejski zatrzymuje, że nie, nie wolno, bo rozjebane, wiecie, budowlane, nie wiadomo, kurwa, gdzie jaki znak. I ten strażnik podchodzi do nich. Już, wiesz, chce wypisywać kwitek, a oni pokazują mu na GPS-a. No ale panie, tu proszę zobaczyć, GPS pokazuje, że tędy można przejechać, normalnie jest droga. Chodzi do niego, patrzy na ten GPS, taki starszy, nie? Strasznie. Mówi, proszę pana, bo to zły internet! Kurwa! A jaki jest dobry, kurwa, stary! Rozumiecie, jest zły internet i ten zły internet was prowadzi w złe miejsce, kurwa. To nie GPS, tak? To nie zmiana to organizacji. To są jak wtyczki do prądu, które układają, kurwa, prąd, żeby lepiej płynął, kurwa, do ich sprzętu muzycznego. To pamiętam z odcinka o audiofilach. Tak, kurwa, prąd jest lepiej ułożony w gniazdku. Grzesio, zaczynamy? Zaczynamy. Czy to jeszcze nie to intro? Witamy was w Czarne Owce Show. To jest taki internetowy program, który prowadzi Nakad i Kinworeik. Tak, znani również jako Damian i Sterownik. Zastanawiam się, czego. Ktoś kiedyś zaczął nas oglądać i poznał tylko te ksywy i potem, wiesz, czemu się nazywają Nakad? Kierownik, nie. Jak zawsze przedstawiają się inaczej. Jakby... Nie, no, było, że wkurwia mnie ten gruby, ten Nakad, a mnie wkurwia ten taki Pomyśle, Sterownik. Ale bardzo lubię ten typ naszych widzów, którzy uwielbiają naszą twórczość, ale bardzo lubią tylko jednego z nas, a nienawidzą drugiego. Bo uwielbiam taką twoją twórczość, ale jak mnie wkurwia ten kierownik. Musi ktoś przyszedł skarżyć na zlocie, że kierownik, dobrze jesteś. A wiesz co, straciłem szacunek do Nakada. Tak. Zaczął spoilerować filmy, tak go uwielbiam. Tak, przyszedł się tak poskarżyć. Tak, gruby się do siebie przykleił, kurwa, już się już dawno skończył, a ty go tam, wiesz, cały czas wskrzeszasz, kurwa. Albo na skargę, jak do ciebie przychodzą, że kierownik banuje. Mógłbyś powiedzieć kierownikowi, żeby mnie odbanował, pewnie coś tam zrobiłeś, jak chcesz jakąś głupotę, kurwa, płać za to. Jak iść na Jerzyka, nie? Kurwa, z tym dalej. Słuchajcie, 10 lat pyknęło, do momencie, kiedy ukazuje się ten odcinek, to jest popieprzone. Bardzo dużo czasu. Wyhodowana, fajna widownia. Cieszymy się z tego, Grzesiu. Jak okiem mrugnął, kurwa, jak na tym memie poszło. Grzesiu, co można powiedzieć jeszcze o dziesięcioleciu? Ktoś obśmiał to w komentarzach i w wydarzeniu. Bo napisał coś, co nas rozjebało. Obaj chrąkaliśmy ze śmiechu, kurwa. Jesteśmy jedynym formatem internetowym, który robi zloty częściej niż odcinki. Ja parsknąłem jak dziki wieprz, kurwa. I najlepiej na ten aktualny zlot 300 osób na liście. Jeszcze znajomych tam nie dopchaliśmy, więc ja pierdzielę. Bardzo dużo osób w parach, bardzo wam dziękujemy. Ja nie ukrywam zawodowo, jeżeli chodzi o owce, z wszystkich formatów, które zrobiliśmy. Grzesio wizyjnie, bo jest bardziej kojarzony, bo występuje jak gdzieś zawsze szara eminencja gdzieś za tymi formatami. Ale niesamowite jest to, jak duży jest i szeroki nasz target przy jednak
naprawdę chujowym zasięgu i ruchu, który generujemy. Za rzadko ukazujemy się, ostatnio pod te 50-60 tysięcy podchodzi nowy odcinek, ale one mają te odcinki, kurwa, po ponad godzinę. Nie? I ludzie to oglądają naprawdę do końca. Tam Watch Time jest bardzo zasięg. Zastanawiałem, w czym tkwi ta wspólnota widowni, bo przecież są tacy różni ludzie o tak różnych zawodach, często różnych poglądach. Nie zgadzających się z tym, tak, o czym ale mówimy. Wydaje mi się, że fajne, odpowiedź brzmi w unikatowym mindsecie tych ludzi, którzy nie do końca biorą życie na poważnie, a jednocześnie tam, gdzie trzeba, biorą je na poważnie, tak jak my. Tak mi się wydaje. Tak. Ale Grzesio, wiesz co, przez lata, jak oglądałem poprzednie epizody, przyznam szczerze, żal mi dupę ściska jednak, jakie tam, kurwa, i ty, jako copoły prawiliśmy. Strasznie. Jakie ja tezy silne, za sercją silną. Okropnie. Jak ludzie mi opowiadają coś, co było w Owce, ja już tego, kurwa, nie pamiętam. Tak. Albo jak to drugi raz opowiadam, wiecie, jak po latach, to się ewoluuje coś, zaczynasz pomijać jakieś szczegóły istotne w historii, zamieniać imię, pierdolić się nie w tym mieście, coś opowiadasz. Ja mam taką tendencję, że jak, kurde, w Owcach ktoś przychodzi do mnie, nagle mi coś opowiada, albo na pierwszym koncie, nagle, kurwa, tak ta historia leciała. I to Wiki często przypomina, że... Bo ja nie oglądam starych epizodów. W ogóle, Grzesio, ja od bardzo dawna, nie, na wycinki, jakąś historię konkretną, że jak ty miałeś z tym, czy jesteś gejem w ślubie ateisty, pan Andrzeja sobie odświeżyłem, gdzieś taki urywek, ale nie, że cały epizod. Wstydzę się tego osobiście, natomiast fajne jest to, że jest masa ludzi, która chce nas oglądać dalej, więc jest jakaś nadzieja, że to się, kurwa, da oglądać, że nie jest aż tak źle, jak nam się wydawało, tak, wiesz? No, nie na tym Wiki łapie, że na przykład czymś się zajaram, jakimś czymś, nie? Ona mówi, a tak to w Owcach jechałeś. Tak, kiedyś. Jechałem to? Kurwa, tak mi się to teraz podoba, nie? Dla mnie po latach technologie jabłczane. W tej chwili jestem użytkownikiem, ale też nie jakimś ortodoksem z drugiej strony. Nie, daleko ci do fanatyka. Przez te lata mogę pokazać, ile punktów mi się zmieniło, a jakby gdzie też wystrzeliłem poza skalę, nie? Jakby w pewnym momencie stwierdziłem, że nie da się wygrać systemem, walcząc z nim go umacniasz, stare punkowe powiedzenie. I taka jest prawda, ostatnio zbudowałem dupę z polityką, wiesz? Tak, bo stwierdziłem, tak, że to jest, kurwa, niereformowalne, tracę czas, zasięgi, ale jednak też dla ludzi czasem się jeszcze odpalam, natomiast Grzesio tak sam mówię z tobą, ty chyba już dużo wcześniej zrezygnowałeś, tak, z trollowania ateizmem na przykład. Przestałem zupełnie. Odcięliśmy się od tego. I ja też muszę powiedzieć, że bardzo mi się zawodowo, absurdalnie, ponieważ ja robię w branży dokładnej, w której teraz jesteśmy, to Owce robimy, to jest antyteza tego, co my robimy profesjonalnie, na co ciśniemy, w Owcach tego nie ma. Podoba mi się to, że bardzo dużo ludzi w biznesie bardzo poważanych, których spotykam, zupełnie z dupy sytuacji, kończy się jakieś biznesowe ważne spotkanie, jesteśmy przy podpisie umowy, a na koniec jeszcze mam jedno pytanie. Kiedy czarne owce? Powiem wam, tak, kurwa, absurdalnej sytuacji ostatnio to usłyszałem, że Grzesiowi opowiadałem, ale nie mogę jak wymienić, bo nie chcę robić tutaj czarnego PR-u komuś, to może zaskoczyć już pocałunek, kurwa, śmierci, nie? Swoją, bo ja się zastanawiam, czy w piekle jest taki kocioł, którego nie ma, no bo piekła nie ma, ale jest kocioł dla ludzi, którzy spamują w internecie niepotrzebnymi, kurwa, treściami i czy my tam trafimy, bo myślę, że tak, że jest tam ja, po prostu tam nie ma piekła, szkoda, bo byśmy się takim, kurwa, jacuzzi, wiesz, tylko szatan wychodził, dobry kawałek, hej, szatanie, dobry, dis niby na mnie, ale ja to szanuję, że dobrze to zrobiliście. No, teraz nastawiać dupy, pan. Łukaszu, gdzie ostatnio byłeś, bo widziałem, że miałeś wojaże lotnicze. Nie, już Grzesio, jesteśmy w krótkich spodenkach, jak tam byłem, to właśnie byłem w krótkich spodenkach. W tym roku pierwszy raz polecieliśmy... Nie, ferie polecieliśmy tak, że wszyscy jechali na narty, gdzieś rozbijali się po Polsce, a my w tym roku polecieliśmy na Cape Verde Islands, czyli Wyspy Zielonego Przylądka. Bardzo fajna, udana wycieczka, taka 8-dniowa na takim wahadle. Polecieliśmy, wróciliśmy, gdzieś tam jeszcze potem pojechaliśmy na narty od razu, opaleni, zajebiście było. Powiem ci, ja zacząłem, że się od tej flagi, nie? Tak. Ta flaga, ja mam taki ostatnio fetysz, że jak gdzieś jadę za granicę, ale w takie zakątki, które są takie distinctive, nie? Że jak na przykład byłem w Tuvalu, to sobie tam flagę Tuvalu przywiozłem. Jedyną rzecz zresztą, którą mogłem wywieźć z tego kraju, bo się nie dało innych, o czym będzie w ogóle osoba czego? Cape Verde Islands, czyli Wyspy Zielonego Przylądka się nazywa. Republika Wysp Zielonego Przylądka. Salon turyjski. Bardzo, bardzo, bardzo fajna mieścina. I słuchajcie, ja sobie za Marta mówiła, weź tam sobie coś przywieź, Łukasz, bo ty magnesiki tego, może jakoś pamiątkę. Ja mówię, nie, tych pamiątek mamy dużo. Ale z jest pamiątką.
Ja ostatnio z flagami mam, małe flagi po prostu, takie akurat, żeby na łajbę założyć, bo zresztą podoba mi się ich flaga, taka fajna jest, jak na te masz afrykańskie... Nie no, kurwa, ja pierdolę! Masz łódź, no łódź to może za 2 złote bym kupił, ale to wojewódzkie łódź. Ja pierdolę. Nie mam. Maluch odpadał. I słuchaj, wpadam, idę przez Santa Maria, w ogóle bardzo fajne miejsce na wyspie Sal, na tych wyspach, najbardziej turystyczna miejscówka. Do Santa Maria poszliśmy, pamiątki możesz kupować, robione ręcznie, handmade'y takie lokalne. Ja się zawziąłem i pytam, kurde, murzynów, którzy podchodzą, znaczy mocno opaleni koledzy z Afryki, podchodzą do mnie i pytają, czy coś chcę kupić. Tak, flagę bym kupił. Jakiś gość obleciał, kurde, całą tą główną ulicę w tym Santa Maria i mówi, come my friend, here. No i przychodzę, nie? Wchodzę do takiego lokalu, który ma 3x3 metry i tak się rozglądam, to nie ma w ogóle obsługi. Słuchajcie, głowę tak opuściłem, a tam jak, kurwa, takie stado kruków albo nietoperzy. Stary z 10 murzynów, o mocno opalonych kolegów z Afryki, siedzi na kurwa takich 2 metrach i grają w karty. Stary, w tym lokalu, w którym sprzedają koszulki, nie? Ja mówię, że chciałem kupić flagę. On mówi, okej, 20 euro. Nie, nie, to za drogo, mogę dać maksymalnie 10. Okej, my friend, if you give me 15 euro, you can call me brother. A ja, wow, ja pierdolę, 5 euro będę mógł do niego mówić, kurwa, mój bracie, i mnie jeszcze tak poklepał. You can call me brother. I stary, jak to powiedział... I would like to call you a n***. Ja kurwa, będzie trzeba wyciąć pewnie. Ja tak, wiesz, Grzesio, i tak zawiesiłem się, ale jak to mówił jeszcze stary, ilość wody, która z niego po prostu zawiała, ja mówię, ja pierdolę. Daję mu te 20 euro, mówię, że mam rodzinę i faktycznie, wiesz, Marta z Jackiem, z Tymkiem gdzieś tam czekali. Ja powiedziałem, jeszcze obejdę, bo chcę tą flagę kupić, bo już nie będziemy z hotelu, potem już będziemy grzać dupę na plaży do końca, nie chce mi się do tego Santa Maria wracać. I słuchajcie, i mówię, że ja chcę, kurwa, mać 10 euro z powrotem. On mówi, okej. I tak pewnie pomyślał, chuj, nie chcę, żeby mnie nazywał bratem, pewnie się podłamał w środku, ja też czułem, ale mówię, dokładnie tyle mi powiedzieli, że do hotelu 10 euro potrzebujemy. I tam na Wyspach Zielonego Przylądka jest przelicznik Escudos, mają taką walutę i ta waluta to jest 10 euro, nie, 1 euro to jest chyba 100 ich Escudosów, taki jest przelicznik. I kurwa, oni mi wydają, stary, 10 escudos. Ja tu biorę szybko, widzę 10, czyli 10 eurocentów mi wydali. No wydajcie mi już te 10 euro, spierdalam, albo nie chcę tej flagi. Tak im powiedziałem wprost, już się tak zrobiło niesympatycznie. Że tego trade'u nie przyjmuję, już taki, kurwa, wisiała taka siekiera w powietrzu, taki foszek, wiesz, delikatny. Ja się nienawidzę targować. I stary, rzucili mi monety, ale ja chciałem tą jebaną flagę, ja tego też nienawidzę. Daj mi się flagę, kurwa! I stary, rzucili mi monety, wziąłem, patrzę, dobra, wychodzę, na zewnątrz liczę. Jebani, 8 euro mi dali, ja nie kurwa jeszcze urwali, ja mówię, dobra pierdola, wiedziałem, że taksa jest tam za 6 tak. Jak ma się świat zmienić, kiedy szacunek brata kosztuje 5 euro, kurwa. Jeszcze ci jedną ostatnią historię powiem. Część Sal tej wyspy to jest absolutna pustynia. Opowiadaj sobie tylko. Dobra. I słuchajcie, idę przez tą pustynię i mam słuchaweczki, bo jak takie dłuższe spacery urządzam, to sobie zawsze jakieś podcasty w Polsce pobrałem, rzucam sobie na odsłuch. Nie wyobraźcie sobie, tam Wyspach Zielonego Przylądka w lutym jak wieje, temperatura 22, 27, 22 stopnie, zajebiście, tak jak teraz w Polsce mniej więcej, ale tak wieje, że jest takie... Jak ja bym mówił, Grzesiek, co cię wkurwiło w tym tygodniu, miesiącu albo roku? To ty byś gdzieś 20 centymetrów. Łukasz, co? Powtórz, kurwa, tak było. Idę przez tą pustynię pomiędzy hotelem a tym Santa Maria, jakieś, nie wiem, z 10 km w linii prostej. Idę, wychodzę za takich skał. Ja to przebiję w ogóle, żebyście mieli wizualizację. Znaczy nie sfotografowałem tej sytuacji oczywiście, ale te skały, żebyście to widzieli. Wychodzę, stary, za skały, a tam pani z Afryki rozmawia przez telefon w stylu na Ukraińca. Oczywiście. Stary, taka ulica rozmawia. Tam kapowerdejskim, to jest w ogóle ich język, to są kapowerdejczycy. Słuchaj, i ona kurde gada z takiej odległości. Ja za tej skały wychodzę i jak w Wiedźminie taka strzyga, co jest na rozstaju dróg. Stary, babka, która handluje tymi pamiątkami, była rozłożona, bo rozumiesz, turyści pomiędzy tym kurortem a tym Santa Maria widać tam krążyli. Raz na kurwa godzinę ktoś przeszedł, więc można mu było jakieś handmade takie paciorki gdzieś sprzedać. Paciorki, zawsze paciorki. I ona, o, zobaczyła mnie, o lalalala. A ja te słuchawki, no, I don't want anything, no, thank you. Idę dalej, idę, a ona za mną biegnie z tymi wszystkimi, kurwa, z dupkami, rozumiem, przez ten, wie jak skurwysyn, po prostu ten piach przelatuje. Jarmarczny potwór. Hello, my friend! My friend, how are you? No stress!
bo oni tam no stres cały czas powtarzają do każdego. Jak już się wkurwisz, żeby spierdalać z tymi pamiątkami, to do morza wrzucisz i jeszcze z kopa wypłacisz, to dopiero wtedy powiedzą, no stres, man. Do Polaka, no you stres. Are on the Cape Island. No stres. Ja pierdolę. Grzesiu, na razie się odcinam, przepraszam. Wow. A co u ciebie, Grzesiu, jeżeli chodzi o podróże, wyjazdy? Wiesz co, tutaj wojaże piękne, egzotyczne. Ostatnio na planie rozmawiałem z, pozdrawiam Maślany, o tym, gdzie byli. Wiesz, tutaj byliśmy akurat ostatnio w Dallas i w Brazylii. Tak, tak. A ja tymczasem byłem w Szczecinie, kurwa. To z samolotem lecim na Szczecin. Lecim na Szczecin, urządziłem. Ale słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że była promocja i zapłaciłem za bilet samolotem 30 zł. To nie jest kurwa żart. Zapłaciłem. Ale poważka? Tak. Żadne opłaty lotniskowe, nic. 30 zł zapłaciłem za to, żeby polecić do Szczecina. Z Modlina był. Kurwa, no? Uber na jebane bilany kosztuje. Prawda, prawda. A tutaj kurwa miał tłustą, znaczy, dupę, żeby była jasność, zapakował. Z Bawra ode mnie na bilany. Ja za 3 dychy jadę Uberem. Tak. Najtańszą opcją. I to było takie... A szkoda jest spróbować. Kurwa, jakby dolecę. Oczywiście no, nie lądujemy w samym Szczecinie, tylko Szczecin Goleniów, który no, wygląda na miejsce zapomniane przez Pana Boga, ale generalnie wszystko jest w lesie, w Otulinie, chyba puszczy jakiejś. Kiedyś wychodzi się na lotnisko, to widzisz... które wygląda z lat 90. ma bardzo takie strokate kolory. Widzisz taśmę z bagażami i obok jest druga taśma z bagażami i to jest wszystko, to jest koniec, koniec lotniska. Jakby jest jakaś strefa bez słowa. Jak ten blok, co ma jedną klatkę, jedno mieszkanie. Na tej zasadzie. To jest takie trochę przekomicznie wygląda, jakby ktoś, wiesz, mapę do CS-a projektował i zróbmy lotnisko, tylko żeby nie było za duże. Całościowo to wygląda, jest porównywane ze Stonką albo z takim sklepem. Tak, hangar, taki jest taki zwykły sklepik, tak, nie? I to wszystko, wychodzisz, nie wiesz gdzieś, wszędzie jest las. I wychodzisz i widzisz, że jest stacja, mała stacja, taka wiejska kolejowa, Szczecin Goleniów, gdzie ciuchcia przyjeżdża, tory się kończą w ziemi. Po prostu. Nie ma nawet, wiecie, tej takiej blokady z tymi dwoma... Bo, taka bocznica. Tak, nie ma tego. Po prostu jest nasyp ziemi, który nagle wchodzi na tory, więc dalej ciuchcia nie pojedzie. Jak na Helu końcówka. Tak, przyjeżdża ciuchcia i zabiera ludzi i wraca z powrotem, bo jest tylko jeden kierunek, kurwa. Ale powiem wam tak, no jeżeli ktoś ma potrzebę i chęć dostania się do Szczecina w 40 minut, zajebista sprawa. A ciuchcią pół godziny jesteście w centrum Szczecina. No, pociągiem, na przykład typu Relacja Górski, który jedzie 7.40, bez Warsa, przypominam, przez całą trasę. Ja pierdolę. To, kurwa, no było to dobre rozwiązanie, uważam. Za 30 zł. Zapłaciłem mniej niż za kolej, która jedzie 7 godzin ponad. Prawie 8. Nie, to jest popierdolone w ogóle. Ale jak upolować takie bilety? To jest taki... To Wiki znalazła. Po prostu wpisała, okay. Było, patrzy, wiesz, no jest jakaś promka, turbo, pewnie dopchali nas. Pół samolotu było w ogóle zapełnione. To już jest w ogóle... Tak, te domestic flights, one są... Bardzo zasek, mi się podobają ale... właśnie domestic flights, jak jest... W Stanach w ogóle jakie pustki są, kurwa. Bagaż, wiesz, że masz wymiary bagażu, który masz zabrać. W domestic flights, nie wiem, kiedy ostatnio lataliście między polskimi miastami, ale jak leciałem, wszyscy mieli to tak w piździe. Takie walizy, kurwa, które ledwo się zamykały, kurwa, w bagażu na górze. Takie, kurwa, walizy, plecaki, torby, brali, kurwa, wszystko, kontrola, chuj, przepuszczamy i tak dalej. Lecimy ze wszystkim. Wspomnieliśmy jakieś Ukraińce i słoika. Stary, ja w ogóle, przepraszam, na sygnalu gdzieś to tak mi przeleciało. Tak, no jak się mówi o słoikach, to się tylko jedna rzecz kojarzy, ale w każdym razie przed nami była pani, która została schaltowana przez kontrolę. I zaczęła wyciągać rzeczy i wyobraźcie sobie, że miała kilka słoików dwulitrowych, takich wielkich szklanych słoików pełnych szamponu i odżywek do włosów i ona myślała, że przejdzie przez kontrolę z tym, więc pan po prostu powiedział, że tu jest torebeczka, pani może sobie przelać 100 ml co najwyżej i wszystko do kosza poszło się jebać. Ja wszystko, cały jej zapas. Ona leciała ze Szczecina... Z Warszawy do Szczecina. Ja pierdolę, no po chuj. I wyglądało na to, że to był jej pierwszy lot w życiu, wiesz? I tak? Że nie wiedziała, że takich rzeczy nie można przewieźć. Ale to nie ma co być takim też nie na turbo, wiesz... Nie, oczywiście, się... jakby tylko to było takie... Masa ludzi nie latała ja w ogóle, pierdolę, masa ludzi ma... Weź wygoogluj, co można, nie? Jakby na filmach to widać, że ludzi haltują. W każdym razie, dotarliśmy do Szczecina,
skręciliśmy tam po to, żeby odbyć pielgrzymkę do kościoła, gdzie odbywała się komunia. Nie będę mówił czyja, gdzie, jak, ponieważ to są sprawy prywatne, nie chcę tutaj reflektorze kogoś stawić. Wysiadałbyś im więcej. Poju. No właśnie. Zakryję to proszę ręką. Dotarliśmy do kościoła, który był na strasznym zadupiu. Szczecin jest ogromny. Sprawdźcie sobie na mapie, jest większy od Paryża. To nie jest żart. Jest większy powierzchniowo od Paryża. To jest kurwa gigantyczny Szczecin. Kurwa ma województwo powierzchni. Dotarliśmy na miejsce i wyobraźcie sobie, że stoję w tłumie, marynareczka, okulary, odjebałem się koszula i nagle ktoś się odwraca. Pan youtuber? Dakan? I ja mówię sobie, tak, cześć, witam. I sobie pomyślałem w głowie, stary nikt. I on tak, też jestem niewierzący. To jest takie kurwa. Stary, to jest podziemie ateistów. To chyba Wielgowo się nazywało. Wielgów, Szczecin Wielgów. Ja myślę sobie, totalna jakaś taka, wiecie, no, dziura z domami. Ja sobie myślę, stary, nikt ci w to nie uwierzy, że spotkałeś na komunii dziecka w Wielgowie, w Szczecinie, kurwa, Dakana. Tak. Sprzedawaj sobie tą historię, kurwa, ile chcesz. Jeszcze podał ci rękę i tak. I co tam robił? No, był w kościele na komunii. Tak, jasne, tak. Dakan powiedział do Wielgowa, kurwa, pod Szczecinem. Sure. Ja kurwa, stary, serio, fajna akcja. Tak, więc takie absurdalne było. W każdym razie jesteśmy w kościele. I tak się ułożyliśmy z boku, z tyłu kościoła. Były takie słupy, jak to w kościołach. Zaczyna się cała procesja dzieci. Zaczynają grać piosenki z tekstem. Wszyscy śpiewają. Wiki siedzi obok mnie. Ja te piosenki leci. Ja zaczynam wszystkie piosenki śpiewać. Wszystkie, nie? Z perfekcyjnym, kurwa, tekstem, z intonacją, nie? I Wiki, ja też się pochwalę. Też znam piosenki i Wiki, tak, wiesz, to znasz tekst? Nie? No ja się tylko głupio uśmiecham i dalej śpiewam te wszystkie piosenki na głos. I ona, wiesz, tak w końcu mnie szarpie. Kurwa, skąd ty znasz ten tekst? Nie? No, skąd ty znasz, kurwa, tekst? Czego ty mi nie powiedziałeś, nie? Co to, kurwa, za dziwny rozdział? Opanował cały karaoke, kurwa. Co to za rozdział w twoim życiu, że kurwa, ty znasz ten tekst, nie? Tak. A tak się złożyło, że ponieważ był słup, zasłaniał mi wielki telewizor z tekstem, kurwa. Ja leciałem na żywioł, kurwa, z tym tekstem i śpiewałem, kurwa, wyczuwając intonację. I śmiechałem się do niej. Jezu! Piękne to było, po czym wyszliśmy, komunia się skończyła, nowo poznana gigantyczna rodzina ludzi, córki tam, koleżanki, nieistotne. O, to chodź, zrobisz nam zdjęcie rodzinne i dostaję aparat do łapy. Jestem, wiesz, w Wielgowie pod Szczecinem i robię pamiątkowe zdjęcia na komunię, kurwa, ja. I pstrykam te foty, kurwa, tym aparatem, bo to jest, nie jest może śmieszne, nie? A to było dla mnie absurdalny w chuj. Bo ja się tam znalazłem absolutnie z dupy, nikt mnie nie zda, kurwa. A to nie była taka czarna polewka, ty zrób, bo nie chcemy cię na zdjęciu. Nie, znaczy ja tak powiedziałem, że ja nie chcę być na zdjęciu, no bo jestem, kurwa, nikim, tak? No jakby jestem partnerem koleżanki, więc... Okej. Okay. Ale to było tak absurdalne. Dotarliśmy do domu rodzinnego i zostałem delegowany teraz do obierania kartofli, kurwa, na piętrze domu, gdzie jest, kurwa, prawie 20 czy 30 osób, wielkie przyjęcie, bardzo wysublimowanym, smakowitym stylu, bardzo mi się to podobało. Ja w tej, wiecie, zdjąłem marynarkę w koszuli, podwinąłem rękawy i obieram kartofle, kurwa, w tym Wielgowie. Na piętrzu ludzi, których nie znam, wszystko jest, kurwa, absurdalne w chuj. Od razu jak obieram te kartofle, myślę sobie, Boże, jaka opowieść do owiec. Zszedłem do ogrodu, gdzie chciałem sobie posiedzieć i wychillować. I była tam też rodzina, gdzie jeden z partnerów był pochodzenia tureckiego i były ich dzieci. Syn i córka w bardzo podobnym wieku i też, wiesz, ładnie ubrane, dziewczynka w takiej zwiewnej sukieneczce, a chłopiec w białej koszuli, śniada cera, bardzo ładne dzieci w ogóle. I tak miło było, jak biegają po ogrodzie, wiesz, biegają. Oni mieli 8-9 lat, myślę, i przebiegają obok mnie i ten brat do siostry, ty suko! Nie, jakby, wiadomo, co się w domu dzieje, tak, stary. Tak, to było takie, no, kurwa. Absurd gonił absurd na tym wjeździe. Tak. Za to kocham jeździć do Szczecina i do Mierzyna, bo tam, a Blanka z Eurowizji jest z Mierzyna swoją drogą. Słuchajcie, to jest w ogóle jajo. Solo. To ja jeszcze tylko dopowiem, bo co mi się podobało, wracając do Wysp Zielonego Przylądka, podoba mi się to, że ten tak zwany murzyn, w tym złego słowa znaczeniu, afrykański, akurat tam, to jest osoba, oni są bardzo dumni. Mi się podoba, że nasi mocno opaleni antropologicznie bracia, to jest, wiesz, tak, brunet, jednego rdzenia. Tak, wspólnym DNA i tak dalej. I tu bez żadnej już, kurde, szydery. Różnimy się kolorem skóry. To powiem tak, w Ameryce Afroamerykanie bardzo się czuje w rozmowie z nimi, szczególnie jeśli chodzi o tych bardziej z nizin społecznych,
że mają ten kompleks białych, że oni cały czas są roszczeni. W Europie też to bardzo mocno pokutuje, że nie chcą się asymilować, że po jakimś czasie są problemy różnego typu. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę i o Wyspy Zielonego Przylądka, o Fidżi, takie miejsca, które odwiedziłem, Murzyni nie mają tego kompleksu w tym, jak są w relacjach z tobą. Mm-hmm. Oni są, czują się jak równi, oni nie czują się, że gadają z białym człowiekiem, on jest od nich lepszy. Bardzo mi się to podoba, że oni są tacy, kurde, dumni z tego miejsca i tacy spoko. A czułeś ten pewien pierwiastek nacjonalizmu u nich? Nie czułem. Nie czułem tak. Kompletnie tego. Czułem dumę z tego miejsca, z tego, że my jesteśmy zachwyceni tym miejscem. 7 godzin lotu w jedną, 8 w drugą. Tak się poukładało, że czemu akurat... tak nie może być wszędzie? Długo się tylko leci, to jest bardzo męczące. Jakby uprzedzam na wypady z dzieciakami. Dzieci, trzeba im jakieś kurde tablety naładować tym, bo internetu oczywiście w tym czasie nie ma. Ale bardzo polecam, bardzo fajna, ciekawa miejscówka. 7,5 w jedną, a 8 w drugą z uwagi to na to, że to jest to przesunięcie. Tak, kurwa, tylko no wiecie, no w samolocie ciężej jest wstać i za tak kurwa łazić, jak w PKP można do Marsa skoczyć, czy ktoś piwko, kurwa, i podrzucić ten. Więc jakby pod tym względem spoko. Grzesio, tam w tym Szczecinie jeszcze był jakiś festyn, coś mi opowiadał. Był festyn, były dni Odry, piknik na Odrą, przepraszam, był i bardzo fajne miejsce, w ogóle coś, czego mi brakuje trochę w Warszawie, bo Warszawa się strasznie, nie wiem, znudziła mi się. Pod pewnymi względami. Bo ale ty jako warszawiak taki z krwi i kości, tak. Jesteś z natury na pewno już zblazowany, Grzesio. Trochę tak, ale brakuje mi taki imprez, gdzie nie ocenia się ludzi po tym, jak przyszli ubrani i jak się zachowują, tylko skurwa impreza, zabawa, fajne jedzenie i tak dalej. I tam te pikniki zajebiście wyglądały. Ja dzisiaj to poruszę. Trafiliśmy na mały swoje. Koncercik na takiej malutkiej scenie rozstawionej. Tutaj pokażę materiały, gdzie trafiliśmy na grupę metali, którzy mu się udało dostać na scenę i móc wystąpić. Odjebali oczywiście przepiękne pogo na trawniku, wszyscy mnie oczywiście poznali. O dziwo, nie z owiec, nie z piątku, ale z pąków jeszcze. Więc to w ogóle inny świat. No i zaczęli koncert. Jeden z panów przed koncertem zaczął żygać pod siebie. Potem się rozebrał do majtek, wszedł na scenę. Żygać pod siebie, rozebrał się do majtek. Tak, no tak tam. Ciekawie czy tam było. To drugiego kolega żygał. Już w sumie nie pamiętam, wszyscy wyglądali tak samo. A może to była taka jakiś element ich kultury lokalnej. No, wiesz, to byli metale, tacy naprawdę, wiesz, metale metalowi. Może kowale na scenę, lokalne. Zagrali chyba dwa kawałki, dźwięk im wysiadał prąd. Wszystko poszło się jebać. Grali okrutnie. Jak pytali się mnie, czy kurwa i to jest zwolni wszystko. Tak, to straszna chujnia, po czym przyszła organizatorka, żona znanego rapera zresztą, i powiedziała, że niestety, ale musieli zdjąć ze sceny, bo już ktoś wezwał policję, bo to są dzieci i jakby, no nie można takich rzeczy robić. O czym się zawinęli i na przykład w 8 osób siedzieli na leżaku. Koleś, wiecie, jak się leżak składa, to koleś miał na sobie 7 osób chyba, czy tam kurwa 6. I trzymał ręce pod tym złamaniem. Jakby leżak pękł, no. To jego palce stałyby kurwa zgilotynowane. Tak, unicestwione. Ale jeszcze na tym pikniku odwiedziłem miejscowych wyrobników z destylarni szczecińskiej. Kupiłem gin i złapałem się na czymś takim, że już chyba mnie poznał pan, który mnie obsługiwał. Bo tam jest w ogóle masa panów w Szczecinie. I biorę ten gin, czy pakować, ja mówię, ja tak... Nie wiem, czemu to powiedziałem, słuchajcie, i się złapałem na tym, gryzłem się, kurwa, w język, powinienem się był ugryźć. Bo wziąłem ten gin i mówię, wróć ze mną do Warszawy. Ja sobie myślę, kto cię, kurwa, pytał, Grzegorz, że musisz już mówić, kurwa, o stolicy. Ale zachowałem się, kurwa, typowo, jak taki, kurwa, jebany warszawiak. Powróć, kurwa, do Warszawy ze mną. To jest DNA. To jest proszę DNA. Pana, to jest do stolicy jedzie, kurwa. Tego się nie da wyprzeć. To trzeba zabrać ze Szczecin, ja to będę spróbował na moich wieczorkach, kurwa, poetyckich. Na Wilanowie będę opowiadał o tym gin. Ja pierdolę się tak głupio poczułem, spaliłem buraka i poszedłem sobie, kurwa, kupiłem tą butelkę, jeszcze nie piłem tego ginu, zostawiam specjalną okazję, ale kurwa strasznie głupio się poczułem, że wiesz, wraca do Warszawy, kurwa, ze mną. Ja pierdolę, co to kurwa mi do głowy strzeliło? Jeśli mogę ci tylko wejść w słowo przy Warszawie, jeśli mogę tutaj tylko małą pauzę, coś powiem, kurwa. Mam coś takiego, że jak gdzieś jadę w rodzinne strony i na przykład ludzie wiedzą, że akurat kariera mi się tak potoczyła, że jestem w Wawce, znaczy jak gdzieś jedziemy na przykład nad morze, ludzie pytają skąd jesteśmy, to ja mówię, że tak, Marta, moja żona rdzenna warszawianka, a ja jestem ze Śląska, jakby to już w Owcach poruszałem, to po prostu, żeby to rozładować, bo jest ogólnie taka napinka całej Polski na stolicę, było o tym cały odcinek Owiec kiedyś, tak. Rozmawialiśmy, ale też niestety stereotyp Warszawy, który pokutuje i na przykład mi, jak jestem na Śląsku,
mimo że mam bardzo takich trudno znajomych, ale niestety jest dużych breakach. Wiecie, co na przykład 3-4 lata się nieraz spotykacie. Mam znajomych, że dosłownie się widzimy po kilka razy w roku ze Śląska. Ale mam też takich, co rzadziej, bo z obu stron nie jesteśmy w stanie synchronizować kalendarza, ale w końcu jak się spotkamy, czy z Krakowa, o, to jest w ogóle kurwa idealny przykład. I ja się muszę pilnować w rozmowie, żeby czegoś nie palnąć, co spowoduje, że oni mając wyostrzony myk, kurwa, tak. Że ja nie wiem skąd się to bierze w Polakach, ale ja potrafię się z tym pilnować. Natomiast jest to dla mnie trudne, że muszę, że albo gdzieś w Warszawie, albo że na Żoliborzu, twoje naturalnie, bo ja tu mieszkam i Warszawa jest jak niemalże aglomeracja śląska dla mnie, nie? Że kończą się Gliwice, od razu zaczyna się Zabrze. Kończy się Chorzów, są Katowice. Że to jest kurwa jak dzielnica. Ja się przyzwyczaiłem takiego życia w takiej a Warszawa jest tak samo rozległa, tak samo dzielnicę można traktować jak osobne miasta. No, mało tego, mają większą liczbę mieszkańców niż poszczególne miasta Śląska. Dla mnie to jest coś naturalnego. Jak ja mówię, że tam na Żoliborzu coś, to tak jakbym mówił będąc w Katowicach, że nie wiem, w Rudzie Śląskiej coś tam musiałem załatwić. I stary, muszę się na tym łapać, bo dla nich to jest jakieś kurwa, że... Tak, tak, tak. Chuj wie, skąd to się dzieje? Jakby staram się zachowywać pewną skromność. My w DNA, Polacy, mamy jednak zawiść. To, że komuś się powodzi, to zawiść się skupia, że w Polsce osiągnięcie nie wiadomo jakich wyżyn bogactwa to jest zamieszkanie w Warszawie. Sorry, ludzie tu tak samo gryzą piach, lewo kurwa wystarcza im na czynsz, jadą na kredytach, ale ludzie w wiochach i na zadupiach w wielu przypadkach naprawdę się wywyższacie, bo próbujecie wtedy komuś to gościnnie z waszych progach pokazać prowincję, czy jakieś mniejsze miejscowości, czy również dużej rangi miasta, to nie, to trzeba jechać, piłować i ta taka polaczkowość wychodzi, a szczególnie po alkoholu. Więc ja potrafię nawet po alkoholu, kurwa, w takiej sytuacji się pilnować. I ja też nie jestem krytyczny względem Warszawy, bo to miasto mi bardzo dużo dało. Ja kiedyś o tym mówiłem. Natomiast ja nigdy, ja nie będę warszawiakiem, bo ja jestem z innego miejsca. Nie będę nigdy próbował farbowanym lisem być w tym miejscu i udawać, że jestem pretendującym jakimś kurwa nowobogackim, bo zamieszkałem w Warszawie. We mnie tego nie ma. Nikt mi tego nawet nie spróbuje mnie na tym złapać. A i tak jesteś bardziej warszawiakiem niż niektórzy warszawiacy, więc... Nie, chyba. Nie, no raczej tak. Nie, Grzesiu. Tak. Ale w negatywnym czy pozytywnym? Nie, pozytywnym, że jesteś bardziej warszawski, bardziej no jesteś... jestem kosmopolityczny ogólnie. Tak, jesteś związany z tym miastem bardziej niż niektórzy, którzy... Goła z połykiem, dzięki Grzesiu. Którzy jakby uważają, że to, że się urodzili w tym mieście, to już kurwa jest zbawienie, jakby... Nie, bo... to... No tak, trafiają się tacy, ale ja... Kurwa, to jest na przykład sam fakt, że zdecydowanie o wiele lepiej znasz samo miasto ode mnie, jeżeli chodzi na przykład o ulicę, topografię. Ja kurwa nie znam tego miasta. Właśnie nie, ja się będę... Znasz lepiej, bo jeździsz po mieście. Ja, nie, wiesz, będę, się bronił, że nadal wielu ulic nie znam i pytam Martę, gdzie Łukasz kurwa, to jest ta... Jakaś... Najgorzej, że w Warszawie jest tak, że często ulica, która przez całe miasto przechodzi... No bo się kończy i zaczyna dalej, kurwa. Tak, jest coś takiego. Więc przepraszam, musiałem tutaj wtrącić i pozdrawiam środkowym palcem wszystkim, którzy bezpodstawnie się przypierdalają do Warszawy. I tak samo na przykład do Krakowa, Poznania, Katowic, bo są na przykład z innego miasta. Kurwa, mnie to kiedyś w ogóle o tym cały Grzesiu odcinek chciałem zrobić, o takich, wiesz, podziałach międzypolskich. W każdym razie, ja jeszcze wracam do Szczecina. Ostatnia kwestia, bo dużo osób mi zarzucało, że poza pasztecikami nie spróbowałem jeszcze osławionej buły z frytami, ale zostałem zaprowadzony przez moją partnerkę do Bar Rab, czyli odwrócenie Rab Bar, bo to taki lustrzany bar, pojebany w ogóle koncept. I zjadłem w końcu bułę z frytami. Jest kurwa przepyszna, leczy kaca, jest to miód na żołądek i serce i rozumiem was. Buła tak jak kebab? Masz taką Tak, tylko na stronę... Po prostu same frytki Ale ja lubię grube frytki, ja lubię belgijskie frytki. Ja nie lubię tych cienkich McDonaldowych, albo w barach ten. Zajebiste to było, pyszne, polecam jak będziecie, Bar Rab i buła z frytami. Rozumiem o chuj chodzi. Tylko chciałem wtrącić, że pojebane sytuacje są zawsze w Szczecinie, że gdzieś na przykład idę, typu wchodzimy na jakieś grzędy, czyli tak zwany teren tego, gdzie mieszkają studenci? Akademiku. Chodzimy, nie? Ja idę, jestem w okularach, w czapce. Czemu grzędy zacząłeś mówić? Grzędy, bo tak się mówią na to grzędy. Nie, tak? O kurwa. Nie. I wiecie, i idę w okularach, jestem w Szczecinie, przyjechałem pierwszy dzień, od razu jacyś kolesie podbiegają do furtki, otwierają im drzwi i mówią, zapraszamy panie Grzegorzu. Ja mówię, ja pierdolę. Kurwa. Ale fajnie, jak mnie tak kurwa. Witam. Chyba nie mam teraz takiej możliwości, że tak bez żony zupełnie, wiesz, tak się, kurde... Trzeba się rozwieść i mieć w chuj problemów jak ja. A ja nie chcę. Ja rozumiem. Grzesio, ja mam dzisiaj taki koncept, bo wyłapałem ostatnio dwa fajne motywy z młodości. Jakbyśmy się mieli cofnąć w czasie do przedszkola. Znaczy nie, to ty tam na gówno mówisz papa. Papu, przepraszam, jaka papa, kurwa. Peppa, kurwa. Papa, bo to na sobie już by nalazł Peppę, nie?
Ale jakbyśmy byli młodzi i nie co cię wkurwiło, tylko taka wersja Bobo, nie? Ze smoczkami. Biasio, co cię wkurzyło w ostatnim dniu, miesiącu albo, kurwa, czy tam twoim roku? To ja powiem tak, jako w młodości, co mnie wkurwiało, triggerowało mnie w przedszkolu. Ostatnio sobie to przypomniałem. Kojarzysz czarną kropkę w przedszkolu? Nie. To było takie skurwysyństwo. Biały plastik, taka pleksa i na środku czarna kropa, na takim jak medal. I to nosili najgorsi pokurwieńcy. To był przedszkolny, jakbyś miał wytatuowanego kutasa w więzieniu na czole. Czego to nosili? Bo byłeś zły. O kurwa, stygmatyzowany. Ja w PRL-u chodziłem do przedszkola. Ja już wam opowiadałem, co mi się przytrafiło w przedszkolu w PRL-u. Jak babka powiedziała, że ze mnie kurwa nic nie będzie, bo klucza wielonowego nie zrobiłem. O tym było w Czarnych Owcach. Pierdolę, połowa tych bab się nie nadawała do tego. To były socjopatki z zaburzeniami jakimiś pojebanymi. To się zajmowało dziećmi. Ta czarna kropa to było normalne. I pamiętam jeden taki typiasz. Pamiętam gościa, który to miał, ale nie pamiętam jego nazwiska. On z tym chodzi. Ludzie się od niego odsuwali, jakby miał dżumę, kurwa. Jakąś zaraźliwą chorobę, rozumiecie? On był tak odrzucający i ja miałem schizę. Babka nas tym triggerowała, że o, frajerze, jak jeszcze raz tam, kurwa, wejdziesz albo coś rozpierdolisz, będziesz chodził z tą czarny punkt, to była taka czarna kropka, ja to muszę zgooglować, coś okropnego. Inni nosili na przykład medal taki, że największy porządek ktoś miał, nie? Że miał takiego czyściocha, że najmył zęby regularnie. Jakie ty kurwa przedszkolu miałeś? 8-6, czyli jeszcze w komunie miałem przedszkole. Druga rzecz, jak ja dostawałem kurwicę, jak byłem mały, że struś pędziwia, niesprawiedliwość, jakaś dysfunkcja popierdolona, kojot nie mógł go złapać. Ja dostawałem jakieś kurwicy, że bajki były tak przewidywane, że sąsiedzi, aberracja budowlanki, że oni musieli wszystko zniszczyć. Przecież było w Owcach, nam matka zakazywała oglądania sąsiadów, gdyż się nic nie udawało. Ja z bratem płakaliśmy przy tej bajce i ona powiedziała: koniec oglądania tego gówna, kurwa. Ja już byłem taki striggerowany. Na początku tam szło w miarę, ale nagle grają w bilard i coś wymyślają z tym stołem. Ja już przeżywałem, że oni to zaraz rozpierdolą. I jeszcze było coś. Co jeszcze, Grzesio, takiego było? Tom i Jerry na przykład. Och, nie, kurwa. Chciał tylko mieć spokój. Przecież on zawsze, w każdym odcinku był określony, że on chce leżeć w swoim końcu. Jerry, kurwa, jak odpoczywać. Ja uważam, Jerry to jest psychopata. Historia go sądzi. Kurwa, wyjdę sobie, bo chcę opierdolić ser z lodówki i mojego państwa. Żyję tu na socjalu, więc chuj. To jest zbieram okruchy. Absolutny pasożyt, kurwa. O, żelazko, rozpierdolę je na kocim ogonie. Kurwa, zróbmy ale to. Ale że właściciel mieszkania tolerował tą dziurę w ścianie, że nie mógł tego zalać jakimś tym i tam, żeby to się udusiło. To próbował wielokrotnie, nie? Aczkolwiek odcinek o lodowisku. Złoto. Nie, czy w Owcach o tym nie było. Już teraz się tego nie dowiem. Ale nienawidziłem leżanek. Nienawidziłem spania, kurwa, w przedszkolu. Nieprawdopodobnie tym gardziłem już jako dziecko, jeszcze nie wiedząc, czym jest... Jako dorosły nie potrafię w ciągu dnia spać. Kurwa, po prostu leżałem jak ten trup i kazały mi te panie jeszcze zamykać oczy i się nie ruszać. Jakby to było popierdolone. Ja szeptałem... Z kolegą... Ty w 90. czekaj, 87 ty jesteś rocznik. No to tam... Tak, 90. Transformacja. Szeptamy, wiesz, do kolegów. Cisza! Nie rozmawiać, kurwa, przecież obudzisz te dzieci. Ja pierdolę, nie? A drugie moje, nie tyle co wkurwienie, co trochę strach, fobia, potem wkurwienie, to było jednak to, co myślę, że każdego z was spotkało, przynajmniej taki spierdoliksy jak ja, zostawianie dziecka przez mamę w kasie. Muszę się cofnąć po coś. I kurwa, pan, który jest na kasie, nagle się uśmiecha i zaczyna pierdalać i zaraz przyjdzie do płacenia i będzie kurwa na Jezu, ja siedziałem, Boże, mama, wróć, bo tego z tym brokułem, z tym mlekiem, przecież on kurwa zaraz będzie chciał ode mnie pieniądze, ja nie wiem, co mam zrobić. Grzesio, niesamowite, ile teraz kurwa. Franku, Tymku, Jacku, tak. My nie wiemy, tak, ile tak. Już im zjebaliśmy takich sytuacji, tak, w których tak. Oni... Będą musieli to przepracować gdzieś z kimś, też o tym myślę, albo będą musieli to odreagować. A też nie chcę być w każdej sytuacji, żeby nie być tym... Ja myślę, że z Tymkiem, kurde, ja będę miał takie akcje. Myślę, że no każdy rodzic to ma i każdy rodzic musi przepracować. W ogóle jak jeszcze ja zacząłem o tych bajkach, to bajki w PRL-u, ja nie jestem w stanie dzieciakom w tej chwili już puścić tych bajek. Na przykład Koziołek Matołek na Dzikim Zachodzie strzelają do siebie szorotem. Po prostu wiesz, pistolety lecą, nie? Wilki Zając. To jest bajka popierdolona, ja się nie dziwię, że to nie leci w ogóle, już tam abstrahuję od kacapi, nie? Ale to jest brutalna, pojebana w ogóle relacja, ten wilk jest socjopatą wręcz, nie? Że, tak, że no ja jestem odrzucający jest. Ja jestem zwolennikiem jednak szkoły braci Grimm, że dziecku trzeba pokazać strach i dziecko się musi bać. Aczkolwiek Franek nie za bardzo on to ogląda i mówi, nudne. No nudne w chuj, no to jest... Nie, bo to jest są inne bajki. I my tacy, takie boomersko, chcemy te dzieci zmusić, żeby... On nie może znaleźć Baltazara Gąbkę, albo Pankracy jest fajny, nie? To były ciepłe, dziwne bajki.
bajki oglądało się, bo nie było wyboru, nie mają dynamiki w ogóle, tak, dzieci nie są w stanie skupić na nich uwagi. Chociaż u nas, przyznam szczerze, Reksio zajebiście się Jackowi podoba. Poza tym Reksio jest jeden jedyny odcinek, wrzuciłem na swój fanpage, gdzie Reksio pokazany jest jakby backstage. Tego buda. Mi się marzyło, jak byłem mały, być w czymś takim ciepłym kocyku zasypiać. Tak, on miał chrząszcza w takim pudełku na zapałki, on go tam chował. Gasił sobie lampkę, on mówi, jaka kurwa zajebista miejscówka. Wiecie, dziecko perelowskie, wychowane w bloku. Naprawdę, kurde, łezka się wokół kręci, nie? Ja ci powiem szczerze, że jednym tylko odcinku pokazali to. A poza tym w ogóle Reksio, super bajka i u mnie... Boomer time! Kiedyś to były kreskówki. Jak się tak cofam w pamięci, już bardziej do dorosłości na przykład idąc. Masz jakąś, nie wiem, historię... Bruno Belg. Ten, co go ratowałem z bagna, jak tonął. Ja mam nadzieję, że to było w owcach, albo tego nie było, napiszcie. Bruno to jest taki true friend, że kurde dalej, wiesz, w relacjach, dalej jesteśmy blisko. Mam kilku takich zagranicznych przyjaciół. Nie, że to będę się teraz obnosił, że mam ludzi z zagranicy, ale jeśli chodzi o przyjaciół z zagranicy, to mam taką piątkę, z którą nadal trzymam. Bruno jest absolutnie true, taka kurwa relacja, jakby to był Polak, to bym zamieszkał w bliźniaku z nim obok, bo bym chciał kurwa z tym typem po prostu być w okolicy. Przyjechał do Polski w odwiedziny, on był u mnie 3 razy, ja mieszkałem wtedy na Powiślu. Poszliśmy, słuchaj, do WP, wzięliśmy 0,7 wyborowej i WP dopiero co te piłkarzyki stołowe takie wprowadzili. Wyciętych one się często pojawiały. Tak. Stary, ja wiedziałem, że w sobotę, a przed klubu kawiarni był taki ten, też w owcach poruszałem, że to była taka miejscówka, że jak ja na Powiślu mieszkałem, to do klubu kawiarni chodziłem, albo do jadłodajni filozoficznej gdzieś tam w tym rejonie. Bruna zabrałem na, mieliśmy ruch Sienna z Żelazną, wtedy siedzibę, Grzesio wie doskonale. I w tym pokoju socjalnym były te piłkarzyki. No więc kurwa, przyjechaliśmy o 21, ja już wiedziałem, że nikogo nie ma w firmie, ponieważ karta magnetyczna dało się przejść, to było zajebiste. Ludzie, którzy jeszcze z rodzicami mieszkali, jak wracali z imprezy, ze sportu, taki, tacy koledzy. Ja was pozdrawiam, nie będę mówił po nazwiskach, którzy kurwa, trzeźwiałkę na tej sofie w przejściu kojarzyli. Stary, jak tam jebało z rana budą, bo ktoś się przespał w firmie, bo mógł wejść kurwa, przejść przez cieci, wjechać winną, wejść sobie u nas do tego i się po prostu kimnąć. No to ja pierdolę, wyjdzie na to, że taka firma patoli była. Ona miała swój urok i to nie była regularna sprawa. Stary, gramy w te i zaczęliśmy grać Polska, Belgia w piłkarzyki stołowe. I słuchajcie, ja nawet mam materiał, ja przebiję. Stary, rozebraliśmy się do połowy, byliśmy w szalikach i czapka. Największe odpały, jakie miałem w życiu, to po wódzie, jeśli chodzi o alkohol, nie? Kurwa, gramy w te piłkarzyki i jakby nigdy nic, nagle wchodzi babka z serwisu wiadomości do tego pokoju socjalnego. Widzi nas? I udaje, że nas nie widzi, a my udajemy, że jej nie widzimy. I wszyscy kurwa się gdzieś gapią, stary, posłuchajcie, to pierdolona sytuacja! I ona włącza sobie, tam była ta kawa taka, wiesz, z automatu mielona. I no najpierw... W absolutnej ciszy, w której my zamarliśmy i się gapimy na sufit. Bruno, ja, narąbani w 3 tuby. I ta babka taka skonsternowana. I potem jak to zmieniło, to trzeba było nacisnąć, że leci, nie? Każdą sekundę liczę, wyjdź stąd kobieto, to jest tak dziwnie. Nie wiem co zrobić, jesteśmy kurwa rozebrani do połowy. Jesteśmy w samych spodniach, jesteśmy owinięci szalikami, mamy czapki. Jutro wylecę z roboty, jak doniesie do HR-u. I jak pewnie jej wódą. Nie wiem, wódą w chuj, ta wyborowa stoi. Wzięła tą kawę i jak właśnie ten struś pędzi wiatr. Tylko słyszałem zamykane drzwi, babki nie ma. Przekonany, że nikogo nie ma. Tak narodzili się wycięci. Nie wyjebali mnie z pracy wtedy. Tak się narodzili wycięci, gdyż zarejestrowałem to w tym miejscu. I Grzesio, zespoilerowałeś, chciałem to powiedzieć. To było konceptional całej koncepcji w ogóle tych nagrań. Bardzo dziwnej sytuacji to było. Ja wam to pokażę, żebyście wiedzieli. Przebiję. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's international football play. Belgium against Poland. This is Łukasz Kalik. This guy is unstoppable. Just look at this package of power, muscles. And this is the Belgian one. He's skinning like that. He's just drinking this last glass of water. Water is always very important during such intensive games. You know, it's important that people do not dehydrate. Let's get this thing started, man. But first, to Poland, who will lose the game. But still, we're friends. To Belgium, who will have the ass kicked. One, Belgium. Fuck. Nobody can follow the pace of the opening minutes. Okay, 6-3. Poland takes the lead again. Unstoppable. Poland is unstoppable. Unstoppable. This guy is incredible. Poland is the best. The best country in the world. He was thinking that we are the nation of an assholes. He wasn't right. Polish kick the asses, you know. Such a shameful Belgium. See you. Good night.
Ta historia nam się przypomniała dzięki temu, że Bruno mi o tym przypomniał, że pamiętasz, nagrywaliśmy, masz może te filmiki, a mówię, się ma, muszę się dokopać, bo jestem chomikiem, takie rzeczy magazynuję na dysku. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że obroniłem honor, jestem prawie jedyną osobą w tym kraju, która wygrała z Belgią w meczu kurwa piłki nożnej. Kurwa. Wygrałem 10, chyba 8 był wynik ostateczny. Ja sobie to oglądałem, mam znać w Owcach albo gdzieś na fanpage'u, bo mój brat dokopał się do mojego starego dysku twardego i okazało się, że jest tam jeszcze kopia jednego z naszych najwcześniejszych filmów z Robertem, gdzie on przebrany za ninja blokuje samochody na ulicy. I jest to taki jeden. Bardenga, kurde. To jest totalny, ja absolutnie nasz początek. To może być jeszcze 2004 film przedpotopowy. Mam nadzieję, że uda się to zgrać i że to będzie i to jest, że to istnieje, bo to będzie największe archiwum, chyba najwcześniejsze, jakie posiadam. Mam nadzieję, że będę mógł wam to pokazać. Sam jestem ciekaw. Grzesiu, jak tu już pijemy cieczę, tak, to chciałbym ci tylko powiedzieć ostatnio bardzo fajny podcast w Radiu Naukowym. Karolina Głowacka się chyba nazywa, że tam podcastowo ostatnio jestem, o czym wspominałem. Co się dowiedziałem? Wiecie, że mamy w sobie bakterii na drugi mózg? Jakby taką masę mamy w sobie mikroorganizmów różnego typu. I co się okazało? Wiesz, że Egipcjanie przyjechali do Polski zbadać? O chuj chodzi, że turyści mają krątwę faraona. Co to kurwa jest? Bo to tylko w polskiej kulturze gdzieś występuje. Tak. I słuchaj, zbadali, stwierdzili, przecież mamy podobną florę, oni się nie trują, piją dobrą wodę u nas, że wszystko gra. Grzesio, myk jest taki dokładnie, jak od zawsze mówiłem, jak ludzie, którzy mi pierdolą, bo ty też pijesz karanówkę, nie? Tak. To się wiesz, co się okazało? Tylko masz nowe budownictwo, więc się nie szkodzi. Że problem jest w rurach, no do prowadzenia. No kurwa, nie w samej wodzie. No, wiadomo. Jak masz kamienicę, czy masz starsze budownictwo, nie, ten segment już ma 20 lat, to po prostu ta transmisja. Wiesz, że pochwa kobiety przed urodzeniem dziecka zmienia pH i bakterie jest w stanie neutralizować akurat w tym momencie, żeby dziecka nie zaraził. I Głowacka jeszcze powiedziała jedną rzecz, to jest bardzo ciekawe, bo ona jest zero waste, dzisiaj będzie o zero waste wzmianka. Stwierdziła, że będzie brała pieluchy dla dzieciaka, nie? Że nie będzie tych pampersów, bo one są szkodliwe. Jasne. Co to lubi? I słuchajcie, wiecie, że babka złapała paskudne zapalenie oka przez, uwaga, unoszące się bakterie kałowe z pieluch, bo make-up sobie robiła w łazience. Wiecie, że to nie zamykanie klapy kibla, wiecie, że to jak się wysracie i te bakterie się unoszą, miało nie być w Owcach, ale ja dzisiaj taki sophisticated motyw robię, żebyście, łączę to z nauką, żeby nie było, że to jest takie zupełnie bezrefleksyjne, że to jest takie ordynarne. Podaję wam przykład. I babka ledwo na oczy widziała, ja to Marcie sprzedałem. No dokładnie dlatego wam mówię, zamykajcie tą cholerną klapę od kibla. Żona ma na tym punkcie obsesję. Ona żyje z facetami i trzema sukami. Mamy dwa koty i mamy mopsa. To są jedyne kobiety w jej otoczeniu. Reszta to są faceci, kurwa mać. I ona nie wytrzymuje z nami. Ja o tym długo, wiesz co, nie słyszałem do dorosłości i o dziwo uświadomiła mi w tym Michaniu. Jak kręciliśmy u niej. Tak? Swoją drogą, jeżeli chodzi o siedzenie na seraczu, przepraszam, że tak od razu przechodzę gładko, ale gładkie też jest gówno w Owcach, więc ostatnio miałem taką sytuację, że było sprawdzanie wentylacji w blokach. To jest raz do roku, nie? I siedzę sobie na klopie. My ocieplamy gówno. Tak, cisnę sobie tam ucywilizować fekalię. Tworzy się stalagmit, kurwa, potężny. Rodzę to. I nagle ding dong, ja sobie myślę, kurier, no bo zawsze jest kurier, nie? Dobra, już nawet nie spuszczę tej wody, podciągnąłem te gacie, biegnę tylko otworzyć i odebrać paczkę. A to pan od sprawdzania wentylacji. Ojoj. I akurat do tej łazienki, gdzie właśnie byłem. Ja mówię, zapraszam, tylko pan najpierw tą jedną, mam dwie łazienki i pan sprawdzi, jak to w Warszawie, kurwa, tylko wodę spuszczę, bo byłem, nie? Już tak, chciałem powiedzieć tak wprost, nie, że jakby no... Przepraszam, wpadam do tej łazienki, spuszczam tą wodę, biorę szczotę i szoruję szybko muszlę. Oczywiście ślad Zorro, jak WP jak został. I psiknąłem perfumami, tymi takimi, wiecie. Ale już czuję, już wiem, że nieprawdopodobnie nimi sraką, przynajmniej popularną. Jezus. I z wymieszaną z tanimi perfumami z Action za 6 zł. I otwieram te drzwi i mówię, już. Idę do pokoju, siedzę przy komputerze, a ten pan wchodzi. Ja wiem, że on wszedł w tą chmurę tego zapachu gówna i tych perfum i bada, czy kurwa wentylator dobrze działa. I ja tak siedzę i pierdolę! Jej! I się poczułem tak. Jesteś dorosłym człowiekiem, Grzegorz. Stary, ja myślę, że to nie jest jedyna taka, jego życiorys zawodowy wpisany. Pewnie tak, ale to smutne było, kurwa. Smutne, się poczułem. Nie lubię takich sytuacji, no. Tylko nie otwieram drzwi, nie ma domofonu od kilku lat.
chciałem tutaj po małej przerwie. Grzesiu, ty sobie tam pisz, ja to powiem do naszych widzów, bo ty już tam jesteś zaznajomiony z sytuacją. Wypłacałem dywidendę w firmie, zarobione ciężko pieniądze. 19% dochodowego zostawiłem na to państwo kochane, które szanuje mnie jako przedsiębiorcę, rucha mnie w dupę. 9% wcześniej z CIT-u, bo jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem. Ale dobra, no dostałem już tą kasę na konto, więc pomyślałem, zaszaleję, Grzesio, i spełniłem swoją obietnicę. Słowo się kiedyś rzekło, że zalegalizuję WinRara. Tak? Macie przed sobą człowieka, znacie tego człowieka, bo nie znacie na pewno nikogo w swoim otoczeniu, kto kupił legalnego WinRara, skoro ma na przykład 7-Zipa. Chodzi kurwa o zasady. Ćwierćwiecze, jakże się obliczyłem, 25 chyba lat, czyli ćwierć wieku, używałem za każdym razem, klikałem w to kurwa niebane. No i teraz pojawia się pytanie, czy było warto, czy dostałeś coś w zamian poza WinRarem? Muszę powiedzieć i będę bardzo szczery, strasznie dziwnie się teraz używa, bo kurwa nie trzeba klikać tego pomin. To jest popierdolone. Ja mam jakiś kurwa syndrom sztokholmski software. Gdzie jest okienko? Mało tego, zdradzę wam taki top secret. Będziecie mogli powiedzieć, że też macie legalnego WinRara, bo jak ktoś ma WinRara, to stwierdzi, że nie pierdolicie głupot i to się zgadza. Jest lepsza graficzka ogólnie. Nie ma takiej... Nie masz butelkę z wesołym napojem? Jezu, jakby bimber pędzili, co najmniej jakiś szkodliwy dla zdrowia. Dziwna akcja, będzie trzeba to takie na cięciu. Bardzo owcze to było takie. I powiem wam, że zaszalałem jeszcze. 21 zł 37 groszy przelałem na Wikipedia Foundation, bo uważam, że bardzo mocno z tego korzystam i się należy. I za rok przy kolejnej dywidendzie mam już plan. Total Commandera uderzam. Czy ktoś z tego jeszcze korzysta? Na poważnie? Do FTP-ów najbardziej zajebisty program. Rozumiem, tak. Ale przyzwyczaiłem się, jestem takim casualowcem, że jak Grzesio coś lubię używać, łączą mnie z tym wspomnienia. Powiedzcie mi, czy istnieje jakaś aktualizacja Winamp? Po chuj to używać, jak masz pierdyliard innych motywów, które Winamp, możesz... wiesz, stara się ale ludzie Spotify'owi, nie? Na chuj słuchać winyli, jak możesz odpalić Spotify'a i tak dalej, Grzesio. No, możemy nad tym dywagować. Oczywiście. Ja uważam, że należy się szacunek tym aplikacjom. Całe życie ich używałem. Podejrzewam, w centrali tam wypierdoliło ten wykres w tym minerarze. Wszyscy z... Polska! Przeze mnie, kurwa, musieli z powrotem księgowego zatrudnić i takie tam, nie? Więc jakby to, kurwa, prawdopodobnie namieszałem, nie? W tym biznesie. Ale czuję potworną satysfakcję z tego powodu. Czuję się szczęśliwy, czuję się spełniony, czuję, że to było dobrze wydane pieniądze. Oczywiście, jak to wrzuciłem na fanpage, wszyscy pisali, że po prostu wyjebane pieniądze w błoto. Spierdalajcie, kurwa. Nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie milimetry dzielą ciecz w szklance Łukasza za każdym razem, kiedy coś robi, od tego, żeby się wylać, kurwa, na laptopa. Ej, ale u mnie żaden sprzęt nawet nie wystarczył kropelki. Ja patrzę na to tak, kurwa, i umieram w środku, bo za każdym ruchem jest, kurwa, już przy krawędzi. Grzesio, a tak jak gadamy o pieniądzach i wydawaniu, tak. Miałeś taki moment, nie, ty miałeś, to jest głupio tak to, o to pytać, ale moment w życiu, kiedy czułeś biedę, bo jak wiecie, z owiec, ja mam pierdolca na punkcie tego, żeby mieć poduszkę finansową, żeby nie wisieć pieniędzy, nie brać kredytów i tak dalej, i tak dalej. Miałem taki moment przed założeniem firmy, sprzedałem samochód, opowiadałem o tym, żeby kurwa w ogóle dociągnąć do pierwszego, byłem na granicy już pożyczenia od teściów, co by było takim... Nie wiem, Grzesio, jak to nazwać, ale już pożyczenie pieniędzy od rodziny po to, żeby funkcjonować, jest dla mnie najcięższym, kurwa, brzemiem, którego bym nie udźwignął. Symbol porażki, że jednak też trzeba było. Wiesz, potem jest miło to spłacić, nie? Że pokazać... Ale jednak możesz tego nie spłacić. No możesz, możesz. Jesteś jednak kolejny, jakby taki ping, że w życiu coś nie pykło, że byłeś tym cwaniakiem, że miało być dobrze, nie? Tak. A jednak się nie udało. I miałem taki moment w sierpniu 2016 roku, to było na miesiąc przed powstaniem VDO Brothers, firmy właśnie, w której działamy, funkcjonuje sobie na rynku. Ja wiem, że to zabrzmi dla wielu z naszych widzów, jakbym był jakimś jebanym snobem, ale ja miałem w życiu ten moment, że przy kasie każdą małą rzecz, nawet odliczone kasztanki, makaron, który kupowałem, kurwa, browary, wszystko po prostu musiałem policzyć, że do tej pory miałem ten komfort, że to, że wiedziałem, że jak wchodzę do Biedronki po określone produkty, zapinałem się w jakiejś tam sumie. Jasne. Biedronki, podkreślam, że ja nie chodziłem do jakiejś kurwa Almy czy innego marketu dla snobów, ale był taki moment, że jakby poczułem to, jak bardzo to daje kurwa w dupę, jak jednak patrzysz na zniżki, jak patrzysz na jakieś, że dwa w jednym, że kurwa musisz zrezygnować z coli. Miałem ten moment w dorosłości, w takim życiu właśnie, jak się wprowadziliśmy tu, gdzie teraz jesteśmy.
spłacałem duży kredyt, żeby ten kredyt dostać na mieszkanie. Musiałem bardzo duży wkład własny włożyć, bo takie są warunki, na niego zbierać, więc się z żoną mocno spłukaliśmy i na jakieś podstawowe AGD wydaliśmy pieniądze i byśmy wyzerowani, kurwa, nawet już lekko na kartę kredytową wchodziłem, nie? Co, jak wiesz, Grzesiu, jak wiecie, ludzie oglądający regularnie, że było dla mnie problemy. Miałeś takie coś, Grzesio? Miałem takie coś i to niestety dłużej od ciebie, bo... No, to jest ze sprawy. Tamta się włączyła. Bo to jednak było z... Grzesio, mów, a ja idę sprawdzić kamerę. To jednak było z miesiąca na miesiąc bardzo ciężko. To było spowodowane różnymi... Nawet nie tym, że zarobki były niskie, tylko budżet nie był w prawidłowy sposób zarządzany. I to jest po części też moja wina, bo nie powinienem był tego budżetu oddawać w czyjeś ręce. No ale to nie będziemy wchodzić w szczegóły. Grzesio, naciśnij wyjście z garażu. Słuchajcie, ja na sekundę dosłownie znikam. Zostawię Grzesia, żeby poprowadził opowieść i do was wracam, gdyż muszę w drugiej kamerze po prostu dać inną kartę, gdyż wpierniczyłem kartę, która jest niekompatybilna z tym GoPro. Jak zwykle problemy techniczne. Przed chwilą wspominałem, że prowadzę firmę, która zajmuje się produkcją obrazu wideo. O jestem na Wawrze. Zapomniałem. A tu wielki chuj. Tak. Cześć Grzesio, spauzuję to dobrze. Cześć, tu kierownik. Kopa lat. Umówmy się, że możemy coś tam podziałać. Tyle, żebym nie musiał z kwasami robić, bo już na pewno nie z tym stankiem. No kurde, no jestem jak najbardziej za. Wchodzę w to. Pod warunkiem jednak, że grubas będzie dostawać mniej niż ja. Na Grochowie, jak mieszkałem, że były naprawdę mega słabe miesiące i dochodziło do tego, że na przykład miałem 6-7 zł na bułki i to już miało mi starczyć do wypłaty, która miała być za 2-3 dni i musiałem na tych bułkach, na tych kajerkach przelecieć, czy tam jakieś tam zupka chińska, czy tak dalej. Czasami coś tam, nie wiem, ktoś... Nigdy nie pożyczałem pieniędzy od znajomych, to nigdy w życiu nie poszedłem do nikogo, nie poprosiłem o pożyczenie pieniędzy, bo uważałem to za pewną ujmę po prostu. Być może głupio, być może lepiej by mi się łatwiej żyło i zacisnął więzy przyjaźni, ale nie byłem w stanie nigdy nikogo poprosić o to, żeby ktoś mi dał, nie wiem, 50 zł, bo nie mam na życie, bo uważałem to za swoją życiową porażkę po prostu. Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś jest w pełni sił, posiada 4 kończyny, mózg, potrafi o siebie zadbać. Po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli jestem sprawnym człowiekiem, to mogę chociaż kopać łopatą i dostać jakieś pieniądze. Ja się podejmowałem prac i zleceń, żeby cokolwiek tam uciułać. Też tutaj nie będę składał się na własnym ołtarzu, że o Boże, ja to musiałem w biedzie tyle przeżyć, bo tak nie było, nie. Ja większość miałem tego, co w życiu mam, to miałem podane na tacy, mimo wszystko. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, to też mówiłem w owcach nie raz. Ja nie lubię klimatu. Nie wierzycie, kogo mamy tutaj. To Benia. Więc robiłem wszystko, żeby tego nie mieć i teraz już nie mam. I mogę śmiało powiedzieć, że w końcu udało mi się w życiu uzyskać pewną stabilność finansową. Mam oszczędności w końcu, pierwszy raz w życiu, takie prawdziwe, które cały czas sobie składam. Zaradność finansowa pojawiła się dopiero po rozwodzie. Tak to w życiu bywa czasami. Czuję się bezpieczny, bo wiem, że jakby coś pierdolnęło nagle, na przykład z moim zdrowiem. Po pierwsze, będę miał na leczenie samego siebie, przynajmniej na początku. Pół roku jestem w stanie nic nie robić na chwilę obecną. Dążę do tego, żeby to się wydłużyło. No też mam w perspektywie emeryturę, która kiedyś nastąpi. Chociaż osobiście uważam, że jak Bozia da... Co ty pierdolisz, Grzesiu? To chciałbym przed kamerą jakby i w tym internecie pracować do końca życia, nie? Aż nie padnę trupem. Więc jakby spoko. Ale no cieszę się, że w końcu udało mi się odkuć, że tak powiem. Mimo wciąż długów, które mam, bo mam. Jeszcze masz, Grzesio, Mam.
też nie swoje. Więc udało mi się w końcu tak dojść do tego poziomu zero i bardzo się z tego cieszę. To jest taki trochę osobisty wysryw tutaj dla was. Chciałem powiedzieć tylko, że ostatnio jestem zafascynowany kulturą i sposobem podejścia do życia opartego na wspomnianym zero waste, ale też na takim minimalizmie konsumpcyjnym. To znaczy, jeżeli, jak, to jest, zaprzecza to temu, o czym teraz mówię, jeżeli patrzycie na pierdolnik w tym garażu, ale udało mi się wszystko z chaty, co jest niepotrzebne, albo chciałbym opylić na Oeliksie, wsadzić tutaj w to miejsce, w którym teraz wszyscy jesteśmy, nie? I oglądamy. Jeżeli kupuję nową konsolę, starą próbuję oddać. Rozumiem. Jeżeli nowe ubranka się pojawiają, albo nowe ubranie w szafie, coś wypierniczam, ale nie do śmieci, tylko staram się znaleźć kogoś, komu mogę to przekazać, i to się nadaje do noszenia. Jest strasznie noszenia. Boli dupa od wyrzucania rzeczy. Ja mam pierdolca na tym punkcie. Stary, oglądam ludzi, którzy naprawdę, jak my teraz wyjdziemy tutaj na takich że tak pierdolimy, że kierownik miałeś raz w życiu, to ja mam co miesiąc. Ja od razu pokornie powiem wam w inną stronę, gdzie to skręciło. Ja mam znajomych, niestety, którym dajemy dobre rzeczy z Martą po dzieciakach, a oni te rzeczy rozpierdalają, nawet nie piorą, tylko wyrzucają. Są ludzie absurdalnie, którzy mają mało kasy, a tą kasę strasznie niegospodarnie nią zarządzają. Na przykład zamiast coś oddać, to wypierdalają na śmietnik. Ja pytam kumpla, po chuj ty wypierdalasz nowe rower? Nie możesz na Eliksie wywiesić tego, jakaś matka z Kielc przyjedzie. Czy się weźmiesz w sumie? Przepraszam, ja już biorę ten przedmiot. Nie, jaki przedmiot, to jest księżniczka. Będę już cały. O, amore mio. Cały, Jezu, jak ty jebiesz, Benia. To jest taki zapach, ty czy. To jest kaderka. Co ty, znasz ten zapach mojego oddechu? Patrz na mnie, patrzcie, żebyście uwierzyli. Ty chcesz mieć mopsika, no jak jesteś pedantem. Czy ty sobie wyobrażasz, że zrobimy na zlocie obiec robimy budkę, gdzie można sobie zrobić zdjęcie z Benią? I ci ludzie tacy w kłakach potem. 10 zł za zdjęcie z Benią. No już. Zero waste sprowadza się do tego, że też staram się, żeby mi nie odpierdalało w ubraniach na przykład. Jak mi się coś ostatnio spodoba, to jest też sygnał bycia boomerem, że Grzesio kupuje. Od razu jak mam majtki, które mi leżą, wszystko mi w nich pasuje, to kurwa sobie kupuję 10 par, żeby już nie chodzić. Stary, albo skarpetki. Ja mam pierdolce, mówię, bardzo ultra cienkie skarpety, ale takie, których nigdzie nie dorwiecie. Nie lubię grubych skarpet na przykład. Jak już dorwesz takie skarpety, stary, jestem gotów sobie kupić 20 par. Gdzieś taki konserwatyzm ubraniowy się pojawia i też zauważam na przykładzie tej bluzy, chociażby w pasy, o której wam mówiłem, niebieskiej, że... Ja tego nie wiem, ale każdy młodzik albo ktoś taki, wiesz, a la Tymek po jednym rzucie oka na mnie już wie, że jestem starym dziadem. Bo na przykład, nie wiem, ściągacz jest dłuższy niż teraz robią i inny układ sznurków. Coś takiego, czego my nie widzimy, bo my jesteśmy casualowcami właśnie. Nam chodzi o to, żeby było wygodnie, fajnie i nam się wydaje, że wyglądamy okej, ale na pewno jesteśmy kurwa modni. I to już młodzież to widzi. Nie, wiadomo, że nie jesteśmy modni. Już od liceum kierowałem się zasadą, którą kiedyś przeczytałem, że jak nie wiesz, co się, nie wiesz, leci. Nie wiesz, co się ubrać, patrzcie, kurwa, ubierz się w klasykę. Tego się trzymam. Nie wiesz, co wybrać, nie wiesz, jak się ubrać modnie, ubierz się w klasykę. Mm. I uważam, że to jest złota myśl generalnie mody. O kurwa mać, stałem się dywanem. Ja pierdolę. Podrzuciłem taki troll, kurwa. I teraz taki kurwa marsz Turków na mnie biegnie. It's a prank, man. Ja pierdolę. W każdym razie... I kotula u nas nie, ja się tak ja staram najbardziej ubierać tak bezpłciowo, jak tylko mogę. Ponieważ tak jak też o tym mocno mówiłem. Ja się... strasznie wyróżniam wzrostem już mordą przez internet, że ja robię wszystko, żeby nie świecić jeszcze bardziej ciuchami. W sensie, że wiesz, jak bym założył teraz hawajską koszulę, jakiś kurwa fancy kapelusz, coś co pozdrawiam serdecznie, Martin na przykład ma, on się ubiera tak oczywiście wyróżniająco. Tak. Bardzo. I on to lubi. Ale ja, strokatów pozytywnych. Tak, ja bym się spalił w tłumie ze wstydu, bo wiem, że bym ściągał wzrok jeszcze swoim wzrostem. To ja wyrastam na szczęście ponad ludzi i nie dałbym kurwa psychicznie rady po prostu tak. Ja robię wszystko, żeby się kurwa ukryć. No generalnie czapki z daszkiem, bardzo lubię okulary, wiecie, bluzy z kapturem, klasyczne, czarne, białe, szare. Wszystko robię takie stonowane bardzo i tak dalej. Poza czasami oczywiście t-shirtami pstrokatymi, które raz na jakiś czas zakładam. Przez coś. Benia zaraz pożre mi nogę, bo liże ją. Benia ma tak, bo mówiłem w owcach od historii z kurierem, żeby pan zabrał psa, ja mówię, ale on nie gryzie, ale on mi liże paluch i lizała kurierowi paskudny, spocony w sierpniu paluch. Och,
Kurwa, ona tak ma, ona liże łydkę. No, z tamtej kamery. Teraz jest to łydka grubasa. Niektórzy u nas to lubią, to jest jakiś chory fetysz, nie? Że jak mops przychodzi i liże ci nikt łydkę, się nie śmieje z to, to leczy rany, wiesz, to jest... Ja nie wiem, no. No ja też zapomniałem w ogóle, jak wziąłem i łydek ci trochę. Do teraz chciałem wracać z tą komunikacją, już wiem, że to się kurwa nie wydarzy. Tak. Grzesio, ja jeszcze przerywając owce chciałem tylko wspomnieć, ponieważ czasami ludzie traktują, że to są... Weź odejść mojego... Muszę się umyć, kurwa. Chciałbym tylko nawiązać do jednej rzeczy, o której wam wspominałem dwa odcinki wcześniej, jak minęliśmy różne historie, nasze perypetie życiowe. Wspominałem, organy mojego zmarłego taty zostały pobrane i przekazane z dupy, nagle taki wątek, ale chciałem o tym powiedzieć, żebyście liczyli się z tym, że warto coś takiego rozpatrzyć, gdybyście byli w sytuacji, w której możecie... być dawcami, albo wasi bliscy mogą być dawcami. Tutaj przebiję memorial, który mi Macocha przysłała ze Stanów, w którym było spotkanie dawców w Stanach. To jest taki marketing wokół tego zajebisty. Robią wokół tego entourage, to jest taki performance. Czytają ludzie, doktorzy przychodzą na to, żeby ludzi zachęcić, żeby ich spropsować, że to jest bardzo dobra decyzja. Puszczają to jest w mediach lokalnych. Wątroba, nerki, taty poszły do osób, które tutaj zobaczycie. Creme de la creme. Grzesio, przechodzimy. Pauza. Ja ci powiem co. Śmieciak w lesie? Kurwa, to wspominaliśmy o tym tysiące razy. Benia. O chuj. To się nagrywa, kurde. Dzwonisz? Tak. Do konsultanta. Wydaje mi się, że... Benia! Na miłość boską, no. Benia, idź się tam gdzieś. Kocham cię, Benia, siądź, ale siądź. Kurwa. Może ja ją zaniosę. To ty sprawdź, czy to było w owcach. Ja sprawdzam. A ja będę konsultuję. Obstawię, dobra? To jest było. Słuchaj, czy było w owcach kurwienie na ludzi, którzy wyrzucają śmieci do lasu? Bo wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to się pojawiało wielokrotnie. Czy pamiętasz może coś co nas wkurwiło ostatnio, albo nie? Nie wiem, jakimś wyjeździe na lotnisku. Możliwe jest, jak się z Londyn, kurwa, nie wiem. Dobra, nie było, Grzesio. Coś czułem, że nie było. Oczywiście, że było. Nie było. Nie było. Lećmy. Najwyżej wytnę. Dobra, jebać, dobra. Kończę, bo nie mamy. Pauzę. Dobra, pa. Łukaszu, nadchodzi ten moment. Ta chwila wielkopomna. Swoją drogą... Wypłata? Nie, to potem się w drugą stronę akurat. W każdym razie, kurde, czy masz w głowie przygotowane 9-letnie wkurwienie? Czy masz, jakby jesteś przygotowany na to, że na ten jubileusz? Nie mam. 10, nie pobój tego balonu. Nie, wiem, właśnie o to mi chodzi, nie, że tak, to musi być przepotężne, niesamowite wkurwienie. Pewnie domyślam się, że będzie zwykłe. Co się wkurwiło przez ostatnich 10 lat? Słucham, a ja sobie tutaj dopiję. Wyłapałem troszkę w internecie taką szyderę z tego, z ludzi, którzy mają naklejkę "Uwaga dziecko" w samochodzie. To mnie po prostu rozpierdala. Jakiś w ogóle hejt na to. Mój kolega, youtuber Maciek też gdzieś tam się spiął, że co, jak masz, mam dziecko, to się w ciebie nie wpierdolę po prostu samochodem. Dobrze wiedzieć, że dziecko, bo chciałem kurwa właśnie dzisiaj rozjechać dziecko. No nie, no ja pierdolę, kochani. Wiecie, jak się w Polsce jeździ? Ja jak wiozę Jacusia, mojego młodszego, 4-latka, jadę po znakach ogólnie. Nie, że poniżej, bo to już jest niebezpieczne, ale jadę po znakach. Ja ogólnie odkąd mam dzieciaki, to prędkość się stała dla mnie abstrakcją drogową. Zaczęło się coś takiego, żeby dostać się z punktu A do B, więc ja jeśli chodzi o hobby motoryzacyjne, bardzo skręciłem w offroadowe klimaty, ale nie rozpierdalanie lasów od razu, sranie spalinami, tylko chodzi o to, żeby się przedostać bezpiecznie swoją rodzinę i żeby był jakiś fan z tej jazdy. Jeepem, jak jadę autostradą, to autostrada mnie męczy, nie lubię jeździć autostradami, bo nie mogę 135 na godzinę przekroczyć, bo już się robi dziwnie w samochodzie, szczególnie jak jadę z bliskim, więc zacząłem jeździć jak jazda taka drogowa, ale po znakach, a technicznie nie jestem złym kierowcą. Zresztą każdy tak myśli, a potem jest chujowym kierowcą. Więc jakby powiem tak, że nie miałem wypadków, nie miałem dużej ilości mandatów, ale wiem, jak bardzo działa na mnie, jeżeli sam się śpieszę i widzę kogoś, kto ma taką naklejkę i widzę, że jedzie po znakach, a w Polsce się kurwa łamie przepisy, jedzie się szybciej niż znaki pokazują, to taka naklejka daje ci sygnał, żebyś nie wkurwiał się na tego człowieka, który jedzie zgodnie z przepisami i żebyś zluzował dupę, bo wiecie, coś najcenniejszego na świecie. Oprócz tego, że własne życie, to jeszcze życie to, które dał komuś. To pierdolę, szczególnie tych sebiksów, tych BMK-ach. Jeszcze obtrąbi. To mnie wkurwia. Wkurwia mnie jakby hejt trochę na te naklejki, niezrozumienie ich i z perspektywy kogoś, kto ma rodzinę,
kogoś, kto ma właśnie tę najwyższą wartość, wie, że transportuje w tym momencie w samochodzie, te osoby zrozumieją, ale kurwa głupi cymbał, który myśli, że to jest jakaś szydera, że to jest z dupy, nikt tego nie ogarnia. Jak nawet nie miałem dzieciaków, to ta naklejka dużo mi dawała, bo wiedziałem już, że się nie będę wściekał, że nie obtrąbię samochodu, który jedzie z prędkością traktora w terenie zabudowanym zgodnie z przepisami, bo ja zapierdalam i się gdzieś śpieszę, tylko luzuję dupę. Przepraszam Grześ, to wiem, że to nie twoja działka może, ale... Nie, ale wiesz co, ja kiedyś słyszałem taką teorię, nie wiem czy jest prawdziwa, dajcie znać w komentarzach, że te naklejki mają głównie służyć po to dla strażaków, że w razie wypadku wiedzą, że jest dziecko. Możliwe, że też, ale ja... I po to to jest. Ale ja percypuję to na drodze... ale tak. To też mądre rozwiązanie, tak. Popatrz, dowiedziałem się tego teraz. Tak, nie? Ja kiedyś słyszałem od kogoś, nie wiem czy to jest prawda, ale ma to sens, tak? Że strażacy wiedzą, że być może jest dziecko, kurwa, i od tego trzeba zacząć. W każdym razie tutaj powiem, że jako osoba bez prawa jazdy i bez samochodu, bo to nie zawsze jest, kurwa, kompatybilne, jak wiecie, bo jeżdżą ludzie też bez. Nie ma chyba lepszego sędziego, jeżeli chodzi o umiejętności kierujące osoby, która, kurwa, nie jeździ. Bo ja jeszcze jestem wyczulony na jazdę. Ja wiem, jak ktoś, kurwa, chujowo jeździ, albo jeździ dobrze. Powiem ci, że dobrze jeździsz. Tak mogę tutaj gałę zrobić, tak dobrze. Ale ja wiem, że jeżdżę bezpiecznie. Ja ogólnie tak, jestem w takiej górnej, średniej. Bo dobrze, nie, że też kółka jeździ wolniej. Tak, ja, wolniej. Ja się z nim bardzo bezpiecznie czuję, bo z kolei jako pasażer jestem nie do zniesienia. Nikt za mną nie chce jechać tutaj. Kółka jeździ bardzo samo dobrze, jeżeli nie bezpieczni. Bezpiecznie jeździ kółka. Bo bardzo zachowawczo, jest bardzo przyjemnie. A jednocześnie dlatego nie wolno. Ja się z nim czuję dobrze w samochodzie. I mi się podoba, Robert, pozdrawiam. Jedzie z takim zmysłem niezapierdalania. On też to ma. Tak, a jednocześnie nie emerycko, nie? Nie, tak. Pomiędzy, okay. Pomiędzy. A ja z kolei troszkę naginam. Jakby jak jadę sam, to już jestem wyżej trochę. Tak. Raz 10 km wyżej niż kółka. Najbardziej lubię mimo wszystko z tatą jeździć, bo... Trafi cisnąć, ale wie, kiedy zluzować i wie, kiedy tu będzie odcinek niebezpieczny, bo często jeździ po podobnym... Są całą Polskę. Grzesio, mamy cały odcinek owiec przygotowany. Tak, dobrze, przepraszam. I to zamykam dupę. Co ciebie, bo jeżeli chodzi o nadwkurian owczanu, ja przypominam, że istnieje taki pierwiastek wynaleziony przez czarnowcy. Kiedyś będzie Nobel, pewnie już pośmiertnie, ale co ciebie, Grzegorzu, wyprowadziło z równowagi, zdenerwowało, co mogło wzburzyć twoje emocje, podnieść ci ciśnienie, co spowodowało, że się rozgniewałeś? Mnie generalnie wkurwia, jak ktoś w dyskusji używa takiego stwierdzenia typu coś mówi i nagle spada stwierdzenie, bez urazy, ale wiesz, nie chcę być niemiły, lecz tego każde typu, wiesz, nie jestem rasistą jednak, ale. Kurwa, jak mi, powiedz to, czemu już jest ta pierwsza chujowa, piankowa ściana, wiesz, obronna, która pęka oczywiście przy pierwszym, kurwa, argumencie. Nie zasłania się tą maską, kurwa, że ty jesteś rozumny i rozumiesz niuanse, kurwa, które tym kierują, ale tak naprawdę... Potem mówisz swoje prawdziwe poglądy. Czemu ludzie się aż tak boją powiedzieć coś, co i tak powiedzą? Koniec końców, typu, wiecie, ja wiem, że jest wojna na Ukrainie i fajnie, że ci Ukraińcy u nas znaleźli ten, ale tak, wiecie, no. Ja nic o nich nie mam, ale kurwa, i to jest zawsze to ale. Takie pierdolenie. Nie wkurwia mnie sam pogląd tych ludzi, bo to jest zawsze częściej... Znaczy ludzie nie mają odwagi do takiej właśnie światopoglądowej asercji, żeby coś rozmawiać. Badają teren, czy jak ty zareagujesz. Prowadzić jakiś... Troszkę na tym polega dyplomacja. Swój własny osąd. Ale Janusze dyplomacji, no nie jesteście ci ludzie, którzy tak robią. Tasze kultury przy ambasadzie Nikaragui i możecie sobie na to pozwolić, tylko mówcie wprost. A jak mówicie wprost i chcecie się na tym nadziać, to w ogóle zamknijcie mordę, jak nie macie odwagi, żeby coś mówić wprost. Bo ludzie, którzy mówią wprost i są zbyt znowu nadmiarowo, asertywność wykazują, już taki wyjebany w kosmos, takie osoby znowu są skazane na izolację społeczną. I tak trochę ja się też z tym zderzam osobiście, nie? Że jak coś w sposób właśnie z asercją obarczony wyrażę, to od razu wszyscy wiedzą, dobra, on to powiedział wtedy na tym grillu, w taki sposób zdecydowany, to on jest tym, nie? Kiedyś na przykład Kuskę źle odbierałem, bardzo, bo mnie wkurwił strasznie światopoglądowo, a się okazało, że gość jest bardzo dla mnie tolerancyjny, tylko ma jakiś swój core. I też przez misunderstanding taki zwykły, towarzyski. Warto jest w towarzystwie i w rozmowie nie agresywnie, ale twardo ocenić swoje stanowisko światopoglądowe. Tak. Powiedzieć, co ja uważam na ten temat i być otwartym na rozmowę. Coś, co my zawsze uważam, i to też jest core tego, co odnośnie zlotu, nie? Mówiłem tego mindsetu, my jesteśmy zawsze otwarci na rozmowę. Ja samego siebie sprzed, kurwa, 8-10 lat tych owiec nie lubię.
nie zgadzam się z samym sobą. I to zawsze w owcach mi się podobało, że byliśmy w stanie być otwarci na dialog, że ja mówię a ty mówisz to, ja się zgadzam, ale zaczynamy też dyskutować. My też nigdy mocno się nie kłóciliśmy. Oczywiście, ale wiesz, ale ja mam trochę tak towarzysko. Na przykład jeden z moich najlepszych prywatnie przyjaciół to jest opór, kurde, naprawdę mentalny pisowiec, ale uzasadnia mi dlaczego i ja rozumiem jego mechanizm dlaczego ten pis popiera. Bo on się bardzo sparzył na relacjach PO-wskich, jakby cwaniasłem. Ale jest dialog. Kuplujemy się, kurwa, naprawdę sobie pomagamy, jest ta szczerość. Ja mam w rodzinie konfederatę, ale to się akurat źle skończyło, bo to już jest nie do przeskoczenia. Da się dogadać, tylko jak podasz swój światopogląd i powiesz, ale stary, co byś nie powiedział, i tak nie zmienimy życia. Ja już tak, trochę tak teraz się stało, wiesz, że ja mówię, jak ktoś przy grillu mi nie pierdoli swoich poglądów, tylko powiedział wprost, ja nie wiem, jestem za aborcją. Ktoś powiedział, kurwa, a ja nie, a ja jestem gejem. Dobra, to słuchajcie, jemy grilla i gadajmy o pogodzie. I wtedy to działa, nie? Okej, to żyjmy sobie dalej, kurwa, nie musimy tylko o tym gadać. I dotyczy tego, że ludzie boją się czasami powiedzieć, tacy sztucznie zachowawczy. Ja nie chcę nikogo urazić, bo jestem zachowawczy, kulturalny. Powiedz swój pogląd, kurwa, ktoś na pewno ma inny. A jak ważysz się i gnijesz w swoim towarzystwie, to nic, kurwa, z tego nie wyniesiesz. Problem techniczny był, słuchajcie. Problem techniczny. Moją trzecie padnięcie baterii. Końcową tutaj. Było to. Strasznie mnie wkurwia, jak ktoś nie potrafi określić swojego stanowiska. Stanowisko jest pomostem do dyskusji, która rozwija. Jak ktoś uważa, że będzie bardzo zachowawczy i bardzo, kurwa, kulturalny i wobec wszystkich okej i ogrodzi się w stanowisku ludzi o podobnym poglądzie, to się nie rozwinie, bo to będzie tak jest, tak jest, tak jest. Ale kiedy ktoś powie, taka chodząca, tak jest, nie, tak nie jest, dlaczego tak nie jest? I zacznie się dyskusja, można się, kurwa, rozwinąć światopoglądowo. Ja się mówię, 1000 razy myliłem, kurwa, Krzysio, w życiu. My będąc w miarę w centrum politycznym i światopoglądowo, ale my jesteśmy w polskim znaczeniu tego słowa lewacy kulturowo, jakby tak. Światopoglądowo. Ale wbrew pozorom jest mnóstwo takich ludzi jak my. Tak, co widzę po zlotach. Albo są drugą stronę konserwami wystrzelonymi. Mnie kompletnie nie mierdzi, jak się geje całują w kinematografii, gdzie ja po prostu widzę moich znajomych, zgrzytają zębami, wychodzą nagle sobie piwo dolać czy coś. Nie są w stanie tego zdzierżyć, nie? I ja widzę, w których momentach jakby mentalnie to jest nie do przeskoczenia dla kogoś, bo musiałby ten gej uratować mu dziecko. Musiałaby jakaś scena nastąpić, kurwa. Historia musiała być. Gdzie nic, żaden gej się nie pojawi w tym kraju, jak uratuje mu dziecko, on będzie musiał, że to hetero mu uratował. Najlepsze jest to, że ta zmiana. U nich ja przepraszam, doleję sobie. Nie wzięłaś się z tego, że na przykład kiedyś gej ukradł ci pieniądze, a teraz ty musisz mieć przeciwwagę. To się wzięło, kurwa, z innych twoich poglądów, z wychowania i tak dalej. Czy się dałabyś mi tam tego... To jest, kurwa, straszne. Nie miałbym problemu żadnego niańce gejowi zostawić dzieci, więc jakby mówię od razu, że jedę w tym kierunku. Ale to jest taki statement. Ale ja bym miał nic przeciwko. Tak, tutaj. Jeszcze mógłbyś, Grzesiowo, bo to czysty jest. Tak, ja słyszę, że wiesz, ja nie chcę, żeby nauczyciel gej uczył moje dziecko. Ja myślę, ja bym chciał właśnie. Co to jest, kurwa? On jest fokusowany. Ten koleś ma uczyć geografii, kurwa. Co to jest za różnica? Czy on będzie gejowską propagandę wprowadzał w geografii? Kurwa, o tym, jakie są skały wulkaniczne, bo erupcja wulkanu, kurwa. Przecież to tak nie wygląda. Ogólnie naukowo przyjętego poglądu statystycznie 10% to jest minimum mamy gejów, lesbijek w społeczeństwie, jak nie jeszcze transów i tak dalej. Więc jak popatrzcie na przekrój swojej klasy i co najmniej 1 do 2 waszych kolegów w technikum to byli geje, którzy tego się nigdy, kurwa, nie dowiecie, nie w tym kraju. I podobnież w drużynie sportowej waszej, jeżeli wasi koledzy pod prysznicem, na pewno tam wśród nich jest jakiś gej, kurwa, i musicie to przeboleć, homofobii, no. Grzesio, przepraszam, ty teraz zrób mi... Nic się nie stało, Łukasz. tak, 1 na 10, 1 na 2. Ja pierdolę. To wy z Kuską już zostańcie. Górski Boles też nim jesteś, kurwa, już teraz, więc jakby zapomnę. Ale ja tam jestem jak na tej imprezie gejów, przyszedłem, bo chcę mieć spokój, a nie... Hej, bawić się, o kurwa. Wiecie, czemu się idzie na imprezę gejów? Bo ja to opowiadałem, mam w Krakowie najlepsze miejscówki, kluby dla gejów, bo tam przychodziły panny zmęczone facetami, którzy chcą mnie macać, więc one się dobrze bawiły. I jak Hiszpanie moi znajomi, ja to w owcach opowiadałem, odkryli, to w Krakowie zaczęliśmy chodzić do, chyba Kicz się nazywał. Na Wilopolu, ostatnie piętro. Najlepsze imprezy. Ale dużo osób niestety wpadło na ten sam pomysł i potem zaczęły się grandy. Grzesio! Czekaj, ja muszę zrobić zdjęcie tego, bo mi tego nikt nie uwierzy. Ja pierdolę, to jest tak blisko krawędzi, kurwa, zniszczenia. Ja pierdolę w stół. Wow! Tak, jest to na krawędzi, przyznam szczerze. No dobrze, no słuchajcie, no 10 lat minęło.
Łukaszu, to ja też cię zapytam, tak wiesz. Pompuję ten balon. Bardzo podniośle. Co cię wkurwiło? Ja sobie sprawdzę wiadomości w tym czasie. Mów. Dobra, pewna taka wypadkowa rozwarstwienia naszego społeczeństwa powoduje, że jeżeli gdzieś teraz wyjedziecie i chcielibyście na przykład odpocząć, bo ja na przykład mam tak, że ja rzadko biorę, niestety rzadko, rzadziej na pewno niż inni urlop, albo wyjeżdżam z rodziną odpocząć, gdyż jak wyjeżdżam, to jadę z firmą. Jak ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą albo prowadzi spółkę z OO, jest tam jakimś większościowym udziałowcem, to wie bardzo dobrze, jak wygląda wyjeżdżanie na urlop, jakby zabierasz ze sobą firmę, bo w sumie ty jesteś firmą. Ja mam tak, że mam 100% udziału w jednej firmie i jakby ta firma jest, kurwa, no w sumie. Jeżeli wyjeżdżam, to nie mam problemu z tym, żeby wydać trochę więcej pieniędzy po to, żeby ten czas spędzić z rodziną. Spędzę go na tyle mało, że mam ten gest, że jak już gdzieś jadę, to mogę więcej wydać. Nie? Za ten wyjazd. Ostatnio z żoną wymyśliliśmy, ponieważ mamy, mojej mamy w Mrągowie mieszkanie i jesteśmy w stanie, no często do gdzieś tam do Mrągowa, do takie krótkie wypady wyjeżdżamy. Pojechaliśmy sobie do Mikołajów. Jest taka nowy mental u ludzi. Ja to nazywam oligarchią kafelkową. Oligarchia kafelkowa. To jest typ, który się dorobił na boomie w budownictwie wykończeniowym, ma w chuj pieniędzy, mało tego, jest dumny w chuj, bo nie skończył matury, nie zdał, ale poszedł w budowlankę, wszyscy nim kiedyś pogardzali, on w pewnym momencie stał się panem. Już ja wiem, jakie grafiki, banery będę musiał robić. Oligarcha kafelkowa. Ja już ja wiem, że to będzie hasło. Co to cechuje? Ma łańcuch taki, jakby się urwał z obroży, ma gówniaki wkurwiające, które jak jest zjeżdżania dla dzieci, te dzieci popierdalają pod prąd. On ma wszystko wyjebane. On siedzi na placu zabaw obok, chylnie takim głosem na kacu, bo kurwa all inclusive. I on tak mówi, kurwa, ja tego chuja, powiem ci Andrzej, jak on do składu Europalet przywiózł mi te kurwa kafelki, to ja mu kazałem spierdalać. Chłopaki mu spodnie ściągnęli. Kurwa, oblali go pianką izolacyjną i on wylało się tym razem, Grzesiu, miałeś rację. Cieknie mi po tym. Oj. Ja pierdolę. Mówię, że tak będzie, dlaczego mnie nie słuchał, kurwa. Dobra. No nic. Muszę przyznać, że można wylać drinka, którego się stawia na laptopie. I oligarchia kafelkowa, słuchajcie, gówniaki, ale jeszcze najlepsza, żonka. Szlaf taki pompowany, te, jakbyście sprayem czarnym jej te brwi narysowali. I ona z tej telefonie, takim całym w kotki jakieś, naciska, kurwa. Naciskacie się telefon tak, kciukiem, ponieważ paznokcie są i takie. I te dzieci rozpierdalają. I wiesz co, jak opuściliśmy w tej piance, potem policja przyjechała. Ja pierdolę, Grzesiu, jaka patola. I z tym, ja w mikroskali ten gołębieski, ja będę ekstrapolował. To jest w skali całej Polski. My się staliśmy społeczeństwem rozwarstwionym. I teraz tak, jeżeli chcesz jakieś unikalne usługi, chcesz gdzieś pojechać, żeby się z tym nie zdarzyć, to tam takie kafelkowce, takie obajtki się znajdą, a jak chcesz pójść do społeczeństwa, to będziesz stał w gigantycznych kolejkach, bo teraz większość ludzi stać, a mamy z tym problem, że gdzie teraz nie pojedziemy z rodziną i chciałbym spędzić czas w Polsce, jak jedziesz do hotelu, w którym teoretycznie powinieneś w jakiś sposób poprzez to, że płacisz więcej, odgrodzić się od pewnych patusów, to nagle tych patusów jest tam, dobra, dopiję, żeby cię nie triggerować. Błagam, kurwa, cokolwiek, i nie mogę na to patrzeć. Oni nie, w ogóle nie, ja mam wrażenie, że część widzów nie uwierzy, że to, co było lane z laptopa, było kurwa faktycznie wylane. Ale to wylane w tę dziurę. Ja to, wow. Absurdalnie w naszym kraju trzeba jechać za granicę, żeby swobodnie odpoczywać. Tak. Gdyż tak. W naszym kraju ludzie, którzy są bogaci, ale mają tą wiejską mentalność, oni nie będą chcieli pojechać za granicę, bo nie znają języku. Ale rozumiesz, Grzesio? Tak, ale ja tylko chcę obronić wiejską mentalność. Ale powiedziałeś to relatywnie, że wiejska mentalność. Ale tak, to nie są, że zwiedzka mentalność. Nie, to nie będę ludzi z wsi obrażał. Absolutnie, absolutnie nie chcę. Możesz być biznesmenem na wsi. Ctrl Z. Możesz być biznesmenem na wsi. Absolutnie tu się zgodzę. Z mojej strony po prostu chujowe powielanie stereotypów, chciałbym Ctrl Z. To jest bycie cebulą, kurwa. No. Chodzi o mentalne bycie cebulą. To, co jest w Warszawie, że ludzie najeżdżają na Warszawę, bo ludzie, którzy przyjechali, Konin, Lublin. Nie są, kurwa, też małe miasta. Też się okazuje się, że nie są z Lublina. Nie są z jakiegoś Konina, tylko są z jakichś małych miejscowości pod tymi miastami, do których oni dojeżdżali. Oni stamtąd wyjechali, przyjeżdżają do Warszawy i są wielkie paniska, bo muszą to odreagować. Strzykują to swoje wieśniactwo w tę tkankę miejską i potem percypowana jest znowu Warszawa jako takie centrum spierdolenia. Ale wszystko sprowadza się do kultury osobistej. Której my, jako Polacy, wy, kondominium z gówna, kartonu, trytytkami zrobionego, mentalnie my nie jesteśmy jeszcze pełni jako naród w Europie i nie poprawiajcie mnie. Nie walczcie z tym, nam bliżej jest do wschodu. Jeszcze patrzcie na to, co się dzieje ale w mamy, ale ja uważam, że stoimy w rozkroku.
Bo spotykam ludzi takich, Grzesio, bardzo biegunowi jesteśmy. Żyjesz w dużym mieście, Szczecinie, ale jeżdż, też, ale też jeżdżę, pojedź, widzę. Pojedź Łukowa, pojedź do jakiejś... Ale jeżdżę też i wracałem pociągiem ze Szczecina i był typ, dar pizdę. Stary, kurwa, widzimy się, a ty nie chcesz? Dobra, to chodzi w dupę, nie? Po czym odkłada telefon i mówi, cześć synusiu. No, tatuś cię bardzo kocha, nie? I masz to. Tak, tak, tak. I masz zupełnie inny. Tak, uważam, że jesteśmy biegunowi, jak skurwysyn. Jesteśmy w rozkroku między zachodem a wschodem i bardzo bym chciał, żebyśmy jednak poszli na ten kurwa zachód. Tu się zgadzam. Ten rozkrok, że się ustanie na dwóch kajaczkach. Tak, czołni tak, nas do Europy, tak, ale mentalność, tak, mentalnie jest. Nasza prowincja nas w jakimś stopniu balastuje, ale niestety muszę powiedzieć, że jest wiele osób na prowincji. Ja będę bardzo ważył teraz każde słowo, które mentalnie są kosmopolityczne, tak, absolutnie, pretendują. Absolutnie. Ale naprawdę większość ludzi wartościowych, która ma takie poglądy, spierdala z prowincji do dużych miast. Dlatego duże miasta to są takie ośrodki, bastiony pewnego nawet myśli liberalnej, tego zgniłego zachodu, który miał już dawno temu upaść. Szwecja to już jej nie ma w ogóle, a cały czas istnieje. No przejebane, ma w chuj duże PKB. Krzysiu? Tak, tak. Tylko tam mało tego soczku. Jakby wracam do mojego wkurwienia, żeby tylko ten kolkę. Ja wracam do mojego wkurwienia, żeby ono wybrzmiało, że mam problem bardzo duży w tej chwili z, kurczę, takim odpoczywaniem w skali naszego kraju, z dzieckiem i z rodziną, żeby jechać i się nie frustrować, nie denerwować. Ale wiesz, co i to próbuję jest? To na przykład, jest kurwa to, że masz kompleks Polaka, no. Że zaraz spotkasz nie swojego... Nie ma, bo ja właśnie nie, ale w Polsce... To... Dlaczego jak jadę za granicę, nie zdarzyła mi się krzywda? Nigdy nikt mordy nie... No ale mówiłeś o Polsce, pali ostentacyjnie boisz się, że spotkasz kurwa Janusza. Zwróciłeś mu uwagę... To ten ktoś gasił tego szluga, nie fikał, nie wdawał się w bójki. Ale oczywiście... boisz się, że spotkasz Janusza Sebiksa. Nie boję się, ja się spotykam. Tylko no, ja mam to samo, że ja wiem, że jak pojadę wiem, gdzieś kurwa, w Polsce, to nic wiem, że kurwa spotkam tych ludzi. No. I mnie to wkurwia po prostu. Bo ja tak właśnie mam, że... Bo ja nie jestem w stanie kurwa pojechać do hotelu pięciogwiazdkowego. Ale o uwaga, mój Boże, Warszawa, uwaga, spa, kurwa. Pojedziesz do takiego hotelu i się kurwa zdziwisz, że tam spotkasz, uwaga, będziesz myślał, że... Ludzi bogatych, właśnie, wysokiej kultury. Tak. A tam właśnie, właśnie wbije właśnie jeden pierdolony i on oligarcha kapulkowy i on rozjebie to. Ale się nagle okaże, że ich jest kurwa więcej. Mm-hmm. Że nagle oni leczą swoje kompleksy społeczne, albo to właśnie, że on będzie na siłę uprzykrzał innym życie, albo myślał, że on ma promesę na to, żeby ten hotel rozpierdolić. Tak, bo zapłacił. Bo zapłacił. Tak. To jest coś tak podłego mentalnie, kurwa. Kurwa, straszne to jest. Ale za granicą ja tego nie widzę, wiesz. Jak jadę gdzieś, tak, Portugalia, Hiszpania, gdzieś tam, kurczę. Oczywiście Anglicy, Rusy robią to samo. Ale ja nie jeżdżę właśnie Egipt, Turcja. To tak są kierunki my, dla mnie. Nie, no my wyszliśmy z chłopstwa i z niego nie wyszliśmy. Zostaliśmy w tym chłopstwie. Niestety. Pańszczyzniany, kurwa, kraj to jest i... Kurwa. Dlatego Wyspy Zielonego Przylądka, ja znowu wrócę. Wrócę, bo to jest bardzo ciekawą kulturę mają, bo to była stacja przeładunkowa niewolników w drodze do Ameryki Północnej. Niewolnicy nie mogli zawierać małżeństw formalizowanych. Wiesz, że tylko 1/4 związków małżeńskich jest formalizowana tam. Nie ma kultury zawierania małżeństw. Ludzie żyją w nieformalnych związkach, ale na przykład bardzo długo do emerytury są w stanie nie skakać od kwiatka do kwiatka, jak taki stereotyp pokutuje Afryki. Tam właśnie tak jest. Bardzo w porządku Polaków spotkałem. Właśnie nie było tych kafelkowców. Wiecie dlaczego? Bo ich spotkacie najczęściej tam, gdzie nie trzeba mówić o obcym języku. O tak. I w ofercie jest obsługa po polsku. Tak, lepiej, tak, nie? Tak. Grzesio, to jest to w na recepcji, ale to jest cały odcinek, można by o tym zrobić. Kurwa, kolejny zresztą. Kresy, kiedy ja to zmontuję. Grzesio, chyba kończymy. Tak, kończymy. Jakieś pożegnanie, szybkie. O kurwa, teraz mi zagwostkę daj. Oczywiście. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za te 10 lat. To jest taki odcinek nie jubileuszowy, żaden. Po prostu jest odcinek w garażu, kurwa, więc jakby widzicie to. W garażu jest celowo, Grzesio, nagrany, bo chcieliśmy podkreślić powrót do korzeni. Tak. My w garażu, tak, mentalnie, według mnie, tak jak ja wytknąłem tym kafelkowcom tą mentalność, my jesteśmy garażowi ogólnie w tym, co robimy. Tak. Gdzieś tam zachowujemy taką pokorę życiowo-zawodową, że wyjście z garażu za daleko to jest tak jak wyjście kurwa na jakąś obcą planetę i cię może zastać antymateria i cię wchłonie to w piździe. Chciałbym, żeby ten odcinek jubileuszowy właśnie powstał właśnie w garażu, żebyście widzieli, że my w tym garażu mentalnie jesteśmy. I no, nigdzie się nie ruszamy. Bo nasi koledzy niektórzy właśnie próbują gdzieś tam do show biznesu wbijać i się męczą biedni. No, nie rozumiem, że biją się w tych klatkach. Dziękujemy za te 10 lat i nie będziemy to robić fety, nie będzie fajerwerków. Dobra, no nasze zbicie. Wasze zdrówko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy.
przegrał życie. La 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 la, piwo, piwka, piwerki, lekarstwo bez recepty, uzdrawia nerki. Piwo, piwko, picie, kto nie uciuchnie, no wpłynie, tym przegrał życie. La 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 la, piwo, piwka, piwerki, lekarstwo bez recepty, uzdrawia nerki. Wódka zniszczy cię, piwo za to nie, wódka w ogóle nie smakuje, a browarek humor ratuje. Wódka zniszczy cię. Szatanie, dostaniesz lanie, ja tam kocham piwka, spożywanie już od rana, w górę, w dół, pustką macham jak ten żul, kruku plociek, czarne owce, wódka znosi na manowce, lepiej piwko w mordę lać, niż całą noc w rowie spać. Picie, kto nie uczuchnie, no wpłynie, ten przegrał życie. La 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 la, piwo, piwka, piwerki, lekarstwo bez recepty, uzdrawia nerki. Piwo, piwko, picie, kto nie uczuchnie, no wpłynie, ten przegrał życie. La 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 la, piwo, piwka, piwerki, lekarstwo bez recepty, uzdrawia nerki. Wódka zniszczy cię, piwo za to nie, wódka w ogóle nie smakuje, a browarek humor ratuje. Wódka zniszczy cię. Kto nie poczuchnie, wpłynie, ten przegra życie. La 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 la.